Teraz ze mną w studiu profesor Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Filozofii Kultury. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Kim jest artysta? Tak wprost pan pyta i od bardzo razu. Wprost, tak wprost i od razu. To, znaczy, to się i... wszystko oczywiście potem skomplikuje, no te tak, pytania tak, będą tak. coraz dłuższe, coraz oczywiście bardziej skomplikowane. Oczywiście, znam przecież pana bardzo dobrze. <laughs> to się zaczyna tak wprost i od razu, a potem się okaże, że, że nie wprost i że nie od razu i że jak, okrężnymi jak drogami. Jak to w filozofii. Jak to w filozofii. Ale jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to chciałabym y, powiedzieć, zacząć od tego, co... Mówią ludzie dzisiaj na ten temat, bo ja lubię rozmawiać, jak pan wie, oczywiście z panem także, ale również i z innymi ludźmi. Otóż przywołać bym chciała trzy osoby. Z którymi rozmawiałam, przypadkowo zresztą, ale akurat, ponieważ dzisiaj ta rozmowa nam wypadła, wobec tego przywołałam sobie te rozmowy, które wszystkie zresztą no, niedawno się odbyły. Kilka dni temu byłam na wystawie malarstwa Alfonsa Kułakowskiego. Nie wiem, czy pan zna to nazwisko, on jest mało znany tak, w Polsce. To jest mhm. około 90-letni artysta, który większą część życia spędził w Kazachstanie i większość jego obrazów olejnych było tam robione. To co dla mnie osobiście to, to, to bardzo... Znaczy, Pisało bardzo... o nim gazety jakiś czas temu w Polsce, tygodniki opinii. Nie będę wymieniał Aha, no nazw, to, ale no to, to, było kilka tekstów to, właśnie no o nim. Właśnie, więc i, i, mnie one się bardzo podobały. Wręcz terapeutyczną funkcję niektóre z nich dla mnie miały, ale to o sobie później. No więc poszłam na tę wystawę, a on akurat tam oprowadzał po swoich obrazach. No i mówił tak: No cóż, ja mogę o tych obrazach opowiedzieć. Bardzo je lubię, patrzy się na nie i bardzo je lubię. No i ja zadałam mu pytanie, bo wolno było pytać, właśnie o to, no jak on tam od środka czuje to jako artysta. Ciekawe co on odpowiedział. Mówi, proszę pani, sztuka to jest miłość. Więc oczywiście byłam zdumiona. Mówię, miłość, ale do czego, proszę pana? Do czego? On mówi, jak to do czego? Miłość do farby, miłość do pędzla, miłość do drogi, miłość do domu, miłość do drzewa. Głównie to są pejzaże, które on malował. Bardzo to było ciekawe. Sztuka, artysta to miłość. No on potem dalej mówił o swoim życiu, o swojej biografii, o roli matki w jego życiu, ale to yy, i to jest jedna, że tak powiem, powiedzmy sobie, że, że mówimy o, o różnicach pokoleniowych, prawda? To jest 90 pan. A Grzegorz Kowalski, nauczyciel akademicki, co on mówi o sztuce? Tu akurat zacytuję, bo to już jest napisane i opublikowane, nie tylko rozmowa. Więc on mówi tak: y, artystę tworzy mus wewnętrzny. To jest zresztą człowiek, z którego pracowni wyszło bardzo wielu tak współczesnych jest, polskich tak artystów. Jest, tak z on Jest poślubnikiem akademickim na w Akademii Sztuk Pięknych. Mus wewnętrznych. I teraz cytuję: Istotą twórczości jest konieczność dania posłuchu wewnętrznemu głosowi. Jest taki mus wewnętrzny, bez którego nie można być artystą. Jeżeli się go w sobie poczuje, trzeba wybrać los artysty. Nie wierzę w inne motywacje, które często się artystom przypisuje, że robią to dla świateł rampy, dla medialnego rozgłosu, dla poklasku. Nie wierzę w to. Bez wewnętrznego przymusu niczego ważnego nie można zrobić, a rozgłos może być jedynie czymś w rodzaju dodatkowej gratyfikacji. Koniec cytatu. No ale potem na pytanie, co robić z takimi ludźmi, którzy całymi sobą są artystami, ale nie wytwarzają dzieł, bo tak też może być, prawda? Kowalski odpowiada tak i znowu cytuje: Mnie bardziej interesuje to, Jaka była motywacja artystów, jakie ponieśli klęski, jakie porażki, a nie to, co po sobie zostawili. Dzieła są dodatkiem. Koniec cytatu. No. Nie ma co tu komentować, prawda? Bo wiele się pytań oczywiście, oczywiście yy, nasuwa. Co to znaczy, że dzieła są dodatkiem? Co ten mózg wewnętrzny znaczy? Prawda, nie tylko artyści mają mózg wewnętrzny, ale to już jest rzecz do dyskusji. Ale chciałam jeszcze przywołać trzecią osobę, najmłodszą. Nasza, pana chyba koleżanka, już nie pamiętam, Ania Piotrowska-Szyjkowska, nie, no, Szyjkowska-Piotrowska, przepraszam. Moja tak, koleżanka kole... z roku, No tam. więc właśnie, ona w tej chwili się zajmuje y, między innymi krytyką artystyczną i ona mówi tak, artysta to jest ten, kto przełamuje paradygmaty. No więc mamy trzy zupełnie różne odpowiedzi, aktualnie istniejące, bo to są wszystko rozmowy wczoraj, prawda? No nie wczoraj w słownym sensie, ale wczoraj to znaczy niedawno temu y, prowadzone. I bez, bez. Znaczy przypadkowo, to są po prostu rozmowy. No i słucham. Różne. Różne, ale. Tak naprawdę różna jest, wydaje mi się, ta definicja Ani Szyjkowskiej, no bo te dwie pierwsze to są takie bardzo metafizyczne, przynajmniej tak mi brzmiały metafizycznie. No, Móz wewnętrzny, no to, no to jest metafizyczny? Móz wewnętrzny, los artysty, no to są jednak kategorie, wydaje mi się, no raczej metafizyczne, no możemy je... No tam była miłość, prawda? Tam była miłość. Miłość końcu... też jest chyba... Tak, ta miłość, miłość do życia, on w końcu zakończył, mówię o Alfonsie Kułakowskim, on w końcu zakończył to miłość do farby, miłość do krajobrazu, miłość do życia, tak, więc... Znaczy... Powiedziałem, że to są moim zdaniem koncepcje metafizyczne, te dwie pierwsze. Aha. Ta druga, nie wiem, jakby ją opisać, pragmatyczna. Czy Ale taka, która ta druga? No, znaczy ta te trzecia. Nie, nie, nie Anik, ta trzecia, tak? tak. tak, Ta, która mówi, że artysta, artysta przełamuje paradygmaty. No to jest takie bardzo opisowe, mhm. sprawozdające pewnego rodzaju działalność artysty właśnie. Mhm. Natomiast te dwie, te dwie pierwsze łączą się z... No, z w tym sensie są metafizyczne, że operują takimi nieco tajemniczymi kategoriami. No tak, no tak, no właśnie. No ale czy to znaczy, że to są kategorie, które nam nic nie mówią? Nie, One nie, nie, nam nie, nie ja tak mówią. nie powiedziałem. Ja nie mówię, że jestem tak. przeciwko metafizycznym definicjom, czy takim metafizycznemu pojmowaniu roli artysty, czy tego, co to znaczy być artystą, ale, no ale tak celem wstępnej klasyfikacji no to, a myślę, że akurat w tym podziale na pewnego typu pragmatyczny opis tego, co artysta robi z zastaną rzeczywistością kulturową. Taki spór pomiędzy właśnie, no, znaczy opisem takim właśnie, jak powiedziałem, czyli pragmatycznym opisem tego, co artysta robi z rzeczywistością kulturową, a pewnym takim metafizycznym czy metafizycznym czy takim, powiedziałbym, quasi metafizycznym, pojmowaniu roli artysty, pomiędzy takimi opisami, takimi postawami, wydaje mi się, cały czas jest żywy spór. Mm -hmm. I w sztuce, i wśród krytyków sztuki. To znaczy, można by powiedzieć, że to, co mówił Alfons Kułakowski o tym, że to jest miłość, prawda? To, jest, to można powiedzieć, że artysta to jest ktoś, kto wyraża coś, prawda? Czyli byłaby to taka ekspresjonistyczna wizja artysty, no, niby ten, który przełamuje paradygmaty, też coś wyraża, prawda? Czyli w tym sensie one nie byłyby aż takie różne, jak pan chciałby to widzieć. Znaczy, ja, ja się zgadzam z panem, one Tylko... są różne, ale można je tak zinterpretować, że one nie będą tak bardzo No oczywiście, no bo on może różne. z miłości przełamywać paradygmaty na przykład. Albo z przymusu wewnętrznego. Z przymusu wewnętrznego, prawda, z że, że, że widzę, można. mam doświadczenie czegoś innego, chcę wyrazić to w jakiś sposób. No w jaki sposób to wyrażę? No właśnie w taki sposób, że się buntuje przeciwko tym, co to już jest zastane, prawda, że chce coś nowego. To jest też związane z tym, co rozmawialiśmy, z tym tematem, który podejmowaliśmy tydzień temu o, o dojrzałości i o, y, no, no, może nie infantylności, ale, ale takiej dziecięcości czy puer eternus, prawda? Puer eternus to jest między innymi ktoś, kto właśnie przełamuje coś, prawda, co przekracza. Może nie przełamuje, ale przekracza jakieś granice. Czasem tak? na siłę. Czasem na siłę, tak. No właśnie, no więc to jest inna sprawa. Raczej bardzo by chciał, ale sam ten pęd do przekraczania paradoksalnie powoduje, że on przekroczyć nic nie może. No nie, nie, no tak, no tak. No to, ale to ja jasne, był tak, to jasne że tak bywa. Ale chodzi o taką zasadę, prawda? Że coś, co jest nowego w kulturze, no bierze się stąd, że się pewne rzeczy przekracza, tak? Oczywiście. Ale jeżeli chodzi, bo no jak już nawiązaliśmy do tego aktualnego bardzo sporu o mhm. tożsamość artysty czy o habitus artysty, no to ja przywołam taki przykład z, rodem z poezji, sporu o poezję mhm. współczesną. Na no, magazynach wyborczej taki spór się toczy od mhm. dwóch tygodni. Tydzień temu był tekst Andrzeja Franaszka. O taki bardzo krytykujący współczesną poezję. W tym tygodniu w sobotę był tekst polemiczny wobec tekstu Franaszka, Julii Fiedorczuk, która też się w dużym stopniu skoncentrowała na takim wątku no, mizoginicznym w tym tekście Franaszka, zarzuciła mu to, że on ignoruje kompletnie postacie kobiece w polskiej poezji i tak dalej, więc ten spór jakby poszedł trochę po, po bocznej linii. Natomiast zasadnicza wątpliwość w odniesieniu do tekstów Ranaszka no była taka, że on tam w tym swoim artykule potępił całkowicie właśnie współczesną poezję, taką bardzo eksperymentującą z językiem ukierunkowaną lingwistycznie, czerpiącą wiele z postmodernizmu, taką, mhm. która się bawi słowami, która głównie już wiersz traktuje jako um, twór wyłącznie językowy, bez odniesienia do rzeczywistości. Jak my to mówimy, bez referencyjności. Bez referencyjności, dokładnie. Wręcz tą referencyjność negujący mhm. wiersz współczesny bywa często. Sam się bawi tą niereferencyjnością i tylko odniesieniami językowymi operuje i poeta też już właściwie jest Kimś na kształtno takiego prestidigitatora, który operuje słowami, pokazuje, jak wiele po potrafi uruchomić odniesień, na przykład literackich, albo zaimitować referencyjność, później to rozbić w proch. Niektórzy mówią, że nie ma wtedy nic do powiedzenia. No właśnie tak powiedział Franaszek ta, tak, ta, ta. Tak, w tym no, tekście. No ale to się spotkało z bardzo krytyczną reakcją ze strony całego środowiska poetyckiego. Przez tydzień na Facebooku była, mhm. było bardzo wiele głosów, no, powiedziałbym nawet radykalnie krytycznych wobec tej jego postawy. Zarzucano mu tam wiele różnych rzeczy. Nie chcę teraz w tej chwili wchodzić jakby w cały, w cały ten spór i nie chcę tam oceniać tych, tych postaw i tych tekstów w ogóle, natomiast y, chciałem to przywołać, bo tam się ten, ten, ten konflikt, o którym mówimy, odzwierciedlił. I z drugiej strony, bo jego główna teza była taka, że sztuka, poezja to są za przeproszeniem bebechy po prostu. To są emocje, to mhm. musi człowieku buzować, to jest ścieranie się z najbardziej fundamentalnymi podstawowymi doświadczeniami. To jest y, czasem ziemia, czasem krew, pot, łzy i tak dalej. No, Taka ale trochę poza, miłoszowska wizja. Ale wersji, poza bebechami wizja. jeszcze jest y, jakaś racjonalność, prawda? I przemyśliwanie tych bebechów. I chyba jedno z drugim należałoby łączyć. <laughs> Oczywiście. No, ja... Jak będą same bebechy, tak. to, no właśnie. <laughs> to nie za bardzo wtedy. Natomiast y, z drugiej strony, no, ten sposób pojmowania poezji, jaki jest w. Y, no, właśnie w tych kręgach osób zajmujących się bardzo współczesną poezją, zainspirowanych postmodernizmem, jednak gdzieś tam promujących jakąś formę awangardowego pisania, ten pogląd polega na tym, że powiada się, to w ogóle nie ma, nie ma tutaj w ogóle nic wyjątkowego w poezji, w literaturze. To jest po prostu jeden z kodów komunikacyjnych. Ludzie mają różne kody komunikacyjne. Jednym z tych kodów jest literatura. On ma swoją strukturę. Są ludzie, którzy podejmują ten kod i po prostu się nim posługują. Ale czy on, się, czy on jest w dalszym ciągu, czy wtedy jest on w dalszym ciągu komunikacyjny? Yy, znaczy mówi pani o tym, kiedy on się staje niereferencyjny i taki... Tak. Bo, bo co on komunikuje i komu? Nie, nie, to jest, to za chwilę do tego przejdziemy, tylko chodziło mi o to, żeby zarysować po prostu dwa bardzo różne sposoby mhm. pojmowania tego, kim jest na przykład pisarz, czy kim jest poeta. Mhm. Z jednej strony mamy kogoś, kto no, ma szczególne doświadczenie jakieś i pewnego rodzaju dar do tego, żeby to doświadczenie wyrazić, i jest w jakimś sensie wyjęty spoza tego takiego kręgu ludzi zwykłych. To jest, to jest taka wizja bardzo romantyczna, poety czy, czy pisarza, kogoś, kto doznaje pewnego typu doświadczenia transcendentnego wręcz. ta sztuka go wybiera, naznacza w pewnego typu przymusie. On no, sprawozdaje coś, czego wyrazić się przy pomocy innych środków absolutnie nie da i co czyni go też kimś wybranym spośród. Spośród społeczności, w której funkcjonuje. Nie, nie, ale to nie można na tym poprzestać. No bo jednak sam pan powiedział, że to są kody komunikacyjne. No tak, tak ale dobrze to Tak, ale ten, ta druga Więc postawa. On mówi... jest wybrany, ale po co jest wybrany? Do czego jest wybrany? No do tej komunikacji. No tak. Więc on musi coś w jakiś sposób wyrazić i zakomunikować komuś. Mhm. Nie jest artysta sam dla siebie, artysta jest dla drugiego. Ale oczywiście, że tak. To jest jeszcze kolejna sprawa. Aha, rozumiem. To za wcześnie było. Nie, nic nie jest za wcześnie, pani profesor, tutaj, ale, ale oczywiście, tak, tak. Znaczy, to, to jest kolejna rzecz, o której będziemy dzisiaj, myślę, rozmawiać. Mhm. To... No bo ten mit romantyczny też bardzo często w różnych oczywiście swoich postaciach, w różnych swoich denominacjach, często jednak mi się wydaje, właśnie bardzo silnie egotyzuje artystę, jakby egoizuje go, zamyka go w takiej, indywidua, w takiej indywidualistycznej bardzo perspektywie. Podczas gdy no, to, o czym pani powiedziała, też jest czymś, co warto mieć w pamięci, jak się rozmawia o tym, że to jest zawsze no, komunikacja. Tak. Zawsze no komunikacja. sam pan powiedział, że to jest kod komunikacyjny. No więc jeżeli Naturalnie. ja go nie rozumiem, jeżeli ja nie należę. Do tego kodu, ja nie jestem z tego kodu, to, 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 no to jaką to ma dla mnie wartość? No tak, a tutaj już jest kolejny problem, o no. którym zapewne też będziemy mówić, dotyczący ogromnej części sztuki współczesnej, która ma to do siebie, że jest sztuką hermetyczną w tym sensie, że żeby ją zrozumieć, czy żeby właśnie zrozumieć, posługując się znanym powiedzeniem, co artysta miał na myśli. To trzeba znać bardzo drobiazgowy kontekst, w jakim dane dzieło powstaje. To jest znana sprawa. Tak dotycząca sztuki współczesnej, jak pani oczywiście idzie do muzeum i ogląda pani Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, no to wtedy nie ma problemu, bo nie musi pani znać całej historii sztuki przed Matejką, żeby ten obraz zobaczyć i wiedzieć, co na nim jest. No ale to jest sztuka właśnie referencyjna, prawda? Bardzo, to jest abstrakcja. Bardzo referencyjna. Ona odwołuje się do czegoś, coś przedstawia. Więc żeby ją zrozumieć, też muszę jakąś wiedzę mieć. Muszę wiedzieć, kto na tym obrazie jest kim, w jakiej relacji jest, jak są ustawione te postacie ze sobą. Także ja, 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 ja myślę, że odbiór sztuki nie, nie chcę Panu wchodzić w słowo, bo rozumiem, że Pan. Nie, 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 nie to ja, bo, bo, ja tylko Pani wchodzę w Bo dlaczego? Bo, no bo, bo odbiór sztuki w jakiś sposób też jest. Stop, rozumienie sztuki, czyli odbiór sztuki, rozumiejący odbiór sztuki jest też stopniowy. Na różnym poziomie mogę tę sztukę rozumieć. Mogę przyjść i zachwycić się zestawem barw. I te barwy na mnie działają, na moją zmysłowość, że mnie wciągają w siebie, prawda? Jak ja powiedziałam, że po, po, po oglądaniu obrazów Alfonsa Kułakowskiego miałam poczucie takiego, takiej funkcji terapeutycznej niektórych z nich. Na czym to polegało? No na tym, że kiedy mnie na przykład opadają depresyjne nastroje czy stany, to ja sobie zamykam oczy i widzę ten obraz, który właśnie jest jasny, jest promienny, prawda? To słońce, które jest malwą, i, i to mi pomaga prawda i odchodzi jak gdyby ten obraz ma taką siłę że jeżeli ja zamykam oczy to on wpływa na moje depresyjne nastroje w taki sposób że one gdzieś odchodzą ode mnie tak sztuka również działa i tutaj nie trzeba wiele refleksji po prostu ona działa jak gdyby spontanicznie w ten sposób no ale są takie obrazy które wymagają znaczy ich rozumienie czy doświadczenie wymaga Jakiejś wiedzy, prawda? Więc to różne etapy, różne stopnie tego odbioru, czy tej par partycypacji, powiedzmy sobie, prawda? Nie, nie, nie tylko percepcji, ale partycypacji. Mówię celowo, mocno partycypacji, czyli uczestniczenia, znaczy, że ten proces odbiorczy staje się procesem uczestniczącym w procesie twórczym wręcz, prawda, do tego stopnia. No, więc, no i to wymaga różnego przygotowania i różnej wiedzy, ale tak, żeby w ogóle nie mieć żadnego kontaktu i, i tego kodu komunikacyjnego nie rozumieć, no to, no to, wtedy, to wtedy jest chyba to jakaś w... pustka, no. nie to, te, to wtedy trzeba muzyki posłuchać. <śla> no właśnie. O sztuce, o tym, kim jest artysta. Rozmawiam cały czas z panią profesor Zofią Roślińską, filozofem kultury z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze, dzień dobry, pani profesor. Raz jeszcze, dzień dobry, panie redaktorze. Kwestia komunikacji była tak. dla nas w poprzedniej części rozmowy taką podstawową i mówiliśmy o, no właśnie, bo ja nie dokończyłem, tylko chciałem opisać tę drugą postawę mhm. jeszcze raz, może bardziej dokładnie, która w samym. Znaczy, która się w ogóle nie zajmuje w pewnym sensie wewnętrznym doświadczeniem artysty. To drugie, drugi sposób pojmowania tak. tego, kim jest artysta. Nie interesuje się pewną, nazwijmy to, fenomenologią życia wewnętrznego artysty, czyli mhm. opisem jego rozmaitych doświadczeń. Nie interesuje się żadnymi metafizycznymi kategoriami, które by miały opisać kondycję artysty, bo w ogóle całą metafizykę się tutaj odrzuca w czambuł. Natomiast powiada się, no to jest po prostu, no właśnie, komunikacja jak każda inna, tylko taka po prostu wydzielona tutaj poezja, literatura. Ktoś przychodzi i, i posługuje się językiem, posługuje się metaforami, obraca tymi metaforami, dokonuje pewnych takich, znaczy formuje ten kod w taki sposób, w jaki być może wcześniej nikt go nie Uformował, w tym sensie może przełamywać paradygmaty. No to w tym na sensie przykład, paradygmaty, tak. prawda? Ale nie ma nic jakby wyjątkowego w, samym, w samej roli artysty. Myślę, że, że ten spór jest bardzo aktualny, bardzo silny cały czas. Co mhm. nie oznacza oczywiście, że tam się. No, no, ta kwestia, czy to, to pojęcie wyjątkowości jest tutaj problematyczne, no bo można je rozmaicie rozumieć. Natomiast. No ale dlaczego, chodzi... jeżeli on się bawi językiem, jeżeli on się bawi metaforami w jakiś sposób, no to on się bawi tym językiem, który jest również moim językiem. On się bawi tymi metaforami, które są również moimi metaforami. To na czym, bo ja teraz z punktu widzenia odbiorcy będę o tym mówiła, prawda? Bo pan powiedział o kodzie komunikacyjnym, wobec tego, no jeżeli kod komunikacyjny, no to musi być ktoś, komu się... To komunikuje. Dla dlaczego? Więc, Nie, ko chyba nawet niekoniecznie. No to, no to dlaczego to jest kod komunikacyjny? No można to jest dokonywać... komunikacja, czego do, znaczy komu komunikujemy co wtedy, kiedy niepotrzebny jest odbiorca. Bo Myślę, że w momencie, kiedy wprowadzimy konieczność tego odbiorcy, to już tak stawiam się w butach tak. tego, tej, tej, takiej bardzo nawet no to zróbmy radykalnej te awangardy uh -huh. czasami. Kiedy, kiedy wprowadzam koniecznego odbiorcę, no to właśnie no bardzo silnie ograniczam swoje pole ekspresji, a mogę dokonać jakiejś operacji na tym języku taki, żeby on zupełnie nie. Znaczy bez kompletnie zastanawiania się nad tym, czy, 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 czy ja komuś coś komunikuję, bo ten. Drugi to, czy ten tu, inny nie jest ta. tutaj zupełnie potrzebny. Nie, to ja, się zgadzam, ja, że, ja się z Panem zgadzam, że no, twórczość polega na tym, że jak gdyby ona sama nas pcha w jakimś kierunku i zmusza nas do pewnej aktywności, do przełamywania być może schematów, które nawet w nas samych były, i trzeba je przekroczyć czy przełamać, prawda? Więc nie, nie myślimy wtedy o od odbiorcy, jeżeli to robimy. Tutaj pełna zgoda, ale jeżeli my mówimy, że to jest kod, Niestety, tak pan powiedział, więc trzymam pana za słowo. Niech się nie, pan teraz nie, nie broni. Jeżeli my mówimy, że to jest jednak jakiś kod komunikacyjny, to to, to zakłada istnienie odbiorcy. On, 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 ten odbiorca może przyjść później i ja wtedy, kiedy tworzę, nie muszę wcale myśleć o odbiorcy. To, to nawet znam z własnego doświadczenia. No Jak jakiś tekst człowiek pisze, to zawsze a, 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 a kogo pani ma na myśli, kto będzie odbiorca? Nic mnie to nie obchodzi. Nic mnie to nie obchodzi, ale mam nadzieję, że się jakiś znajdzie. Prawda? Ta nadzieja, że się jakiś znajdzie, jest ważna. Ja to piszę dla siebie, czy ten artysta, który jest artystą i, 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 i w języku tworzy, on robi to dla siebie, ale jest gdzieś chyba taka nadzieja gdzieś w tyle głowy, że jakiś odbiorca się znajdzie, bo on jednak to publikuje. Bo on nie robi tego do, do szuflady. Nawet jeśli robi do szuflady, to z nadzieją, że to będzie kiedyś opublikowane. Więc on ma nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto ten wiersz zrozumie i zinterpretuje, być może nawet pokocha. Więc mi się wydaje, że to są, że, że, że nie lekceważyłabym tego istnienia odbiorcy. Mi się wydaje, że odbiorca jest ważny. No jest bardzo ważny. Często, znaczy. Ja też nie chcę się tutaj upierać, ani ja też nie Ale chcę reprezentować. Ale się upiera, bo zobaczymy, jak daleko <noise> można iść z tym upiorem. Nie no, jakbym się miał upierać <noise> rzeczywiście no to, dalej, no to, no to, no to bym dużo. powiedział, że oczywiście mówi pani o pewnych, o pewnych formach funkcjonowania sztuki, czy pewnych odmianach sprawowania roli artysty, które w kulturze w różnych tam momentach tak. były, no i oczywiście były, natomiast nie są jedynymi formami, jedynymi... Sposobami często <laughs> yy, znaczy, bo no, no nie wiem dokładnie, czy, czy ta konieczność prowadzenia odbiorcy jest, powiedziałbym, znaczy, bo. Trochę się, trochę się mieszam, ale dlatego, że chciałbym trochę zniuansować ten, to, co pani profesor tak, powiedziała. Mm -hmm. To znaczy, mogę sobie wyobrazić jakiegoś domniemanego odbiorcę, czy jakiegoś domniemanego czytelnika, na przykład, który gdzieś tam w tle mojej głowy jest, i ja pisząc, czy coś tam konstruując, robię to z myślą o tym. To, Co pani powiedziała, że właśnie wcale często tak nie jest i się o tym kompletnie nie myśli. Nie myśli się, absolutnie. To W to całkowicie wierzę i zresztą znam to też z własnego doświadczenia. Nie jestem artystą, ale jakieś teksty piszę przecież czasem. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy jestem sam na sam z jakimś tam dziełem, na tak. przykład, sam na sam z językiem. Aha, to sam jestem odbiorcą. No tak? to sam jestem odbiorcą. W no tym tak. sensie nie muszę wcale się zastanawiać. Ja, ja mogę mieć świadomość tego, co ja robię tak. z tym językiem, tak. i na przykład potem. Albo objaśniając wiersz, albo na przykład, no nie wiem, budując jakąś dodatkową interpretację, czy pokazując pewne pole semantyczne, które, mhm. na którym ten wiersz, jak, jeśli zostanie przeczytany, to będzie ujawniał zupełnie inne sensy niż to jest dane w takim pierwszym kontakcie to z nim. To się zgadza, tu nie mamy, ale to cały czas pan mówi, że ujaśniam coś po to, żeby ktoś coś. Odebrał. Ja myślałam, że Pan pójdzie w tym kierunku, że ja sam jestem odbiorcą dla siebie. No tak. czyli, czyli wtedy trzeba by było wprowadzić kategorię podzielonego ja, prawda? Mm -hmm. Że ja wewnętrznie jestem w dialogu. I ja wtedy moje ja nie jest taką, taką skałą, tylko jest podzielone. i Ja sam siebie, sama siebie odbieram i wiem Jestem samoświadoma, prawda, że wiem, co napisałam i wiem dlaczego, mhm. i wiem o co tutaj chodzi. No tak, można powiedzieć, ale wtedy to moje drugie ja jest też odbiorcą. No nie ma tak, żeby go nie było w ogóle. Zgadzam się z panią. Zgadzam no, ja się z Panią Ja jestem dialogiem, to... jak pan wie, już pan mnie zna, więc nie mogę powiedzieć inaczej. Nie, ale oczy oczywiście, się, oczywiście się zgadzam. Natomiast żeby przejść już z takiego nieco ezoterycznego poziomu, na który teraz wkroczyliśmy, to bym przeniósł to wszystko na taką no, na poziom praktyki społecznej. To znaczy, Aha. porozmawiajmy o tym, w jaki sposób te różne role artysty. w czysto społecznej praktyce się odzwierciedlają i te różne sposoby pojmowania tego, kim artysta jest. I, czy, czy ja mogę? Właśnie mogę. Wszystko Pani może. Pani nie, no nie osobę. wszystko, sama sobie stanowi, sta, zakład stanowi, sta, stawiam pewne granice, ale czy, bo, im jestem starsza, tym częściej sięgam do Tatarkiewicza. I, jest taka książka, która się nazywa Droga przez estetykę, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I tam jest artykuł o pojęciu twórczości. I myśląc o dzisiejszej rozmowie zajrzałam do tego tekstu. Warto przywoływać... Na z którego kibit. roku? No, no nie wiem, no nie pamiętam z którego roku. Droga przez estetykę, no, no nie wiem. A dlaczego to jest ważne? No zastanawiam się, no bo to... Czasy nie, nie, ale on. Odległe o, no, są z tego Nie, nie, no, on o tym pisze. On pisząc w tym artykule o twórczości, mówi o tym, jak pojęcie twórczości było rozumiane w czasach starożytnych mhm. i potem w średniowieczu i jak dotarło do naszego czasu i co ono znaczyło. Bo to warto sobie uświadomić, że artysta, czyli jak dzisiaj mówimy artysta, to myślimy też twórca, wcale nie było. Utożsamiane ze sobą, że twórca i artysta to nie zawsze znaczyło to samo. I to jest ciekawe. Jeżeli pan pozwoli, to ja bym przywołała Oczywiście. Tatarkiewicza. Warto do Tatarkiewicza sięgać, mimo że nam się wydaje, że tak daleko odeszliśmy już od tego, ale Tatarkiewicz to jest niezwykła postać. Subtelność jego analizy, wnikliwość w teksty, o których pisze. Naprawdę wszystkich zachęcam do tego, żeby, żeby korzystali z niego. Otóż on mówi tak, pojęcia twórczość i artysta, czy twór, twórca i artysta nie zawsze były ze sobą połączone. Grecy nie mieli słowa twórca, ani nie mieli słowa tworzyć. To jest bardzo ciekawe. Mieli słowo robić, ale prace malarzy i rzeźbiarzy określali słowem naśladowanie, czyli malarz i rzeźbiarz nie był twórcą. Był naśladowcą, był rzemieślnikiem, rzemieślnikiem. prawda? Mm -hmm. Co on naśladował? On naśladował pewien wzorzec idealny, ide i pewną ideę naśladował, ale dlaczego on był rzemieślnikiem? Dlatego, że robił to, co robił, <laughs> wedle reguł. On też naśladował reguły, czyli zasady. Był rzemieślnikiem, no tak jak robimy stół, jak robimy cokolwiek, mamy pewne reguły, każdy rzemieślnik wie jak to się robi. Czy w ogóle nie było twórców w starożytności, znaczy, czy, 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 czy żadna rola społeczna w starożytności nie była określana słowem twórca? Była, był nim poeta. Poeta był jedyną figurą kulturową, która robiła, czyli tworzyła. Tylko poeta. I tak to wszystko trwało, wedle Tatarkiewicza, aż do końca starożytności. Przywołuję to, bo dobrze wiedzieć jest, że te pojęcia, którymi my się dzisiaj posługujemy i uważamy, że, że są oczywiste, że zawsze tak było, one były kształtowane w historii, prawda? Ich sens był Oczywiście. zmieniany. No więc poezja była właśnie znaczy poeta robił nowe rzeczy, powoływał do życia nowe światy, a artysta odtwarzał. Czyli był artysta był rzemieślnikiem, a jedynym twórcą był poeta. Zaczęło się to zmieniać u schyłku starożytności. Dopiero no więc po, po, powoli dostrzegano podobieństwa między poezją a sztuką i te podobieństwa były w tym, że podkreślano, że fantazja. Fantazja jest zarówno tą siłą, twór, siłą działania, czy motywującą do działania i do aktywności zarówno poetę, jak i artystę. Czyli, no, czyli no, 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 mówiło się, że ręce rzeźbiarzy są też obdarzone dobrodziejstwem boskich tchnień. Prawda? Czyli ten rzeźbiarz już nie był tylko rzemieślnikiem, tylko stawał się powoli artystą. W łacinie pojawiło się słowo kreacjo, czyli tworzenie. Ale przypomnijmy, w chrześcijaństwie, kreacjo było tylko przywilejem Boga. Tylko Bóg mógł tworzyć. Kreacjo ex nihilo, prawda? Robienie miałoby być rzeczą ludzką, a tworzenie boską. W wiekach średnich, XII-XIII wiek, znowu z kolei poezja straciła swoją oryginalność i niepowtarzalność. Okaza okazywało się, że ona ma swoje reguły i stawała się umiejętnością, a nie twórczością. Więc jak, tak to się zmieniało, prawda? Ale wszystko się tak naprawdę zmieniło w odrodzeniu. I już mamy tak. Ficino mówi, że artysta wymyśla swoje dzieła. Rafael mówi, że Kształtuje obraz wedle swojej idei, czyli już nie odtwarza, nie wedle reguł, tylko ma ideę i kształtuje obraz wedle tej idei. Michał Anioł mówi, że artysta raczej realizuje swoją wizję niż naśladuje przyrodę. Weronezę, że malarze korzystają z tych samych swobód, co poeci. I co jest ciekawe dla pana i dla mnie. Te same swobody, które ma poeta, i obłąkany. No tak, to znane połączenie. No więc jest. właśnie. Podobnie teoretycy muzyki też mówili, że kompozytor to jest ten, który wytwarza nowe pieśni, a nie tylko y, powtarza czy, 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 czy tworzy wedle już znanych reguł. No więc y, ciekawe to jest, i dopiero y, też z Tatarkiewicza to wiem, w XVII wieku Kazimierz Maciej-Sarbiewski. Polak pierwszy na świecie powiedział, że poeta na nowo wymyśla, że buduje, że tworzy. Rozumiem, że koniec, tak? Nie skąd? Ach, Dlaczego? nie, bo pan zrobił ten ruch, myślałam, że mam skończyć. Nie, nie, to był taki ruch taki, takiego przeciągnięcia się delikatnego, Aha. No to, to... złapania się za głowę trochę. No tak, no ale no, 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 no tak jest po prostu. Więc to, to, to jest pierwszy, dopiero, dopiero pierwszy artyst, dopiero pierwszy myśliciel serbiewski, który powiedział, że artysta jest twórcą i że on tworzy na podobieństwo Boga. Na szczęście, to muszę dokończyć, i wtedy, wtedy panu oddam głos, bo to myśl mi się musi skończyć. Na szczęście jest tak, że my w polskim języku mamy dwa słowa: mamy tworzyć i stwarzać. Prawda? I wtedy stworzyć przypisujemy Bogu, a tworzyć przypisujemy artyście czy człowiekowi. Prawda? Więc w innych językach nie ma tego. tego te, tej różnicy, prawda? Może w innych słowiańskich są, na pewno w polskim jest, nie wiem jak jest w innych słowiańskich, ale w zachodnich ani we francuskim, ani w angielskim tego nie ma. No więc dlatego też oni rzadziej mówią o twórcy, że artysta jest artystą, ale niekoniecznie twórcą. Owszem, też łączą te rzeczy, ale nie tak ostro, znaczy nie, nie, nie tak jednoznacznie, nie tak często, jak my to robimy w polskim języku. No i żeby skończyć już, no więc w XIX wieku dopiero cała sztuka i tylko sztuka została uznana za twórczość. I wtedy jak gdyby artysta był związany ze sztuką. Czyli popatrzmy jak to się dzieje. Na początku to był rzemieślnik, czyli to nie była sztuka w naszym sensie słowa, prawda? To było rzemiosło po prostu. Potem się staje... Sztuką, artysta jest związany ze sztuką, a to, o czym Pan wspomniał na początku o sztuce krytycznej, jak gdyby znowu wyprowadza artystę poza sztukę. Prawda? No. On już przestaje być. Albo pojęcie sztuki rozszerza się tak szeroko, że przedmiotem tej sztuki staje się człowiek. Albo własne ciało. Albo własne przykład. ciało, prawda? Mm. Czyli też człowiek. Więc, więc, więc po prostu to bardzo ciekawe, że artysta, że rozumienie. Funkcji i roli artysty się zmienia. Od czegoś, co było poza sztuką, artysta był w społeczeństwie, pełnił określoną rolę, naśladował, realizował pewne wzorce poprzez sztukę, gdzie był twórcą, i wyszedł poza sztukę ponownie. Znowu, tylko już pełni inną rolę społeczną niż. Nie kiedyś. zapominajmy o tym, że Platon postulował eksmisję poetów z państwa. No tak. To jest zresztą bardzo ciekawe, że akurat poetów tak. postanowił um, z państwa wyprowadzić. Zwłaszcza, że to jest oczywiście dygresja w tym momencie, ale no wielokrotnie było tak, że poezja przez Platona nie poważana zresztą kompletnie, tylko uważana za jakieś takie. Frywolne opowiadanie o rzeczach mglistych, ulotnych, emocjach, no, czymś takim kompletnie nieistotnym z jego perspektywy, często bywała narzędziem no, niezwykłej, niezwykłego oddziaływania. Takim, powiedziałbym, ciekawym dopowiedzeniem do tej platońskiej wizji była historia na przykład słynnego wiersza Osipa Mandelsztama, który stał się solą wokół Józefa Stalina ogromną. No, chyba... Jeden wiersz. Tak. Niczego się tak Stalin nie bał jak tego wiersza. To jest niezwykła historia. Ale to chyba już trochę przechodzimy po przerwie, do tak? kolejnej Dobrze. części. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, w studiu profesor Zofia Rosińska. Jeszcze raz. E jeszcze raz. <laughs> raz, dzień dobry. Jeszcze raz, dzień dobry. Panie Zapowiadaliśmy, że będzie z tak zwanej grubej rury, bo Hegel się pojawi. To proszę bardzo, oddaję głos. Znaczy nie dlatego, żeby on był z grubej rury, tylko ja lubię, jak gdyby... Sytuować się w historii, bo, 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 bo mam takie zawsze poczucie, że te, te pojęcia, którymi operujemy, których używamy, że one się, to mówiłam zresztą przed chwilą, prawda, że one się kształtowały w historii, że one się zmieniały. I musimy wiedzieć, ja dlaczego chcę Hegla przywołać. Nie, nie dlatego, żeby powiedzieć, że Hegel miał rację i ma rację do dzisiaj, tylko żeby zobaczyć, na ile on miał rację, na ile już dzisiaj jest inaczej. Więc przywołam tego Hegla z jego książki pod tytułem Estetyka. Otóż e, może, może zanim go zacytuję, to powiem, co mi się wydawało bardzo interesujące. Otóż Hegel, ale nie tylko Hegel, bo również i Eliot mówią bardzo podobnie, mianowicie artysta musi zrezygnować z własnego ja. On się musi utożsamiać. No, to, to, to jest taka wizja artysty. No, Eliot sam był artystą, Hegel był filozofem, ale ta jego filozofia to też jest rodzaj właściwie sztuki przecież. Oczywiście. Znaczy, ale na pewno twórczości, jeśli nie sztuki, to na pewno twórczości. Więc co to znaczy zrezygnować z własnego ja? To znaczy utożsamić się z przedmiotem, który jest przedmiotem sztuki i wyrazić ten przedmiot do końca. I co więcej, Hegel mówi... A, nie za nim, ale niezależnie od niego. Mówi też T.S.O. Eliot, że artysta jest tym, co jest sztuką, a, a nie tym, co on jest empirycznie jako człowiek biologiczny, prawda? Że wstaje, że je, że, się, że nie wiem, że się goli, że, że, że się kąpie, że i tak dalej. No więc to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że artysta to jest ktoś, kto rezygnuje ze swojego ja Utożsamia się z dziełem, czyli to dzieło jak gdyby jest w nim i on daje temu wyraz na zewnątrz. A dokładnie zacytuję kilka zdań z samego Hegla. Po pierwsze, on mówi tak: Słuchanie, patrzenie, pamiętanie, to jest coś, co artysta przyjmuje z rzeczywistości. Z różnokształtnej rzeczywistości zewnętrznej, ale on to przyjmuje do siebie i on to w sobie ma. I, po, I pisze tak, teraz cytuję: Artysta powinien czerpać z bogactwa życia, a nie z bogactwa abstrakcyjnych ogólników. Elementem twórczości nie jest w sztuce myśl, ale rzeczywista zewnętrzna postać. I dalej. Artysta musi być człowiekiem, który dużo słyszał, Dużo widział i dużo zapamiętał. To postulat najważniejszy. Z tym idzie w parze znowu Hegel głęboka wiedza o duszy ludzkiej, o namiętnościach i dążeniach serca ludzkiego. I jeszcze trzeci warunek też Hegel a z tym znajomość sposobu, w jaki strona wewnętrzna. Czyli to wszystko, co mamy w sobie, co zaczerpnęliśmy z zewnętrznej rzeczywistości, więc jak to wszystko wyraża się znowu na zewnątrz, czyli w sferze rzeczywistości. Więc mamy taką tutaj relację, prawda? Zewnętrzność, słyszenie, myślenie, patrzenie. Znajomość duszy ludzkiej, to wszystko jest we mnie, i ja to wyrażam, ale już to jest po przekształceniu we mnie, prawda? I coś się tam z tymi wszystkimi wrażeniami dzieje. I jeszcze on mówi tak: taką zdolnością wybitnie artystyczną jest oczywiście fantazja. Ale poza fantazją, i to Hegel też bardzo podkreśla, musi być rozumność. Trzeba wiedzieć w jaki sposób i umieć to, co jest wewnątrz mnie, przekazać na zewnątrz. Prawda? To bardzo to, to ciekawe jest to, prawda? Że, że ta rozumność musi te uczucia, które są we mnie, opanować. Muszą one być jakoś ukształtowane. Bo pan mówił o tych bebechach, które są wyrażane, prawda? A ja wtedy powiedziałam, no tak, ale one muszą być jakoś przez rozumność kształtowane. To to zaczerpnęłam właśnie od Hegla. I to mnie akurat osobiście przekonuje, no, no, no bo taka sama bebechowatość, no nawet to, że ona jest ujęta czy w obrazie, czy w języku, to już ją jakoś kształtuje, prawda? To nie jest po prostu bebechowatość, to jest zawsze bebechowatość jakoś u, uformułowana. Co jest jeszcze ciekawe, to, to rozróżnienie pomiędzy geniuszem a talentem. My często mówimy o to jest utalentowany człowiek. Już teraz się mało używa tego słowa geniusz, prawda? Czy używamy go jeszcze? Czasem chyba, ale mniej zdecydowanie. Ale mniej, prawda? Raczej mówimy o talentach. Hegel używa obu pojęć i mówi tak: geniusz to jest ktoś to jest zdolność do tworzenia myślę że i energia i mhm. siła tworzenia siła twórcza a talent to jest jak gdyby uszczegółowienie tej siły twórczej mamy talent do muzyki mamy talent do no nie wiem do czego mamy jeszcze talent do malarstwa, Na mamy talent do pisania do pisania prawda I, i, i talent można wyćwiczyć można wypracować geniusza nie myślę że słowo geniusz trochę Trochę rzadziej w tej chwili jest używane właśnie w odniesieniu do ludzi sztuki. Mówimy o geniuszach, no nie wiem, jak myślimy o fizykach na przykład, teoretycznych. Aha. O Stephenie Hawkingu się mówi, uh -huh. że to geniusz na uh -huh. przykład. O Einsteinie, uh -huh. że geniusz, prawda? Natomiast jakoś to pojęcie trochę z, ze sztuki wypadło, mam wrażenie. Uh -huh. To skądinąd samo w sobie jest ciekawe zjawisko. To też jest bardzo ciekawe, ale też mówimy o nich, że są twórcami, prawda? Tak. że są twórcami, czyli jak gdyby to słowo twórczość przeszło ze sztuki już na naukę. Prawda? Też mówimy, że naukowiec jest twórcą, bo wymyślił koncepcję, bo zrozumiał, bo powiedział, bo napisał i tak dalej. Jest geniuszem też, ale nie mówimy, czy mówimy talent, utalentowany fizyk. E no właśnie, bo to by, byśmy stracili jakiś jeden stopień w przypadku oceny fizyków. właśnie ten tak. talentowany fizyk czy uzdolniony może raczej. Uzdolniony, talentowany, ale z tym, że jeśli chodzi o heglowskie rozróżnienia, to talent można doprowadzić do dużej biegłości technicznej. Prawda talent? Talent to jest coś, co możemy wyćwiczyć, nauczyć się, ale już talent nie znaczy koniecznie twórczość. Talent to raczej wedle reguł. Myśmy się nauczyli. Ktoś nas nauczył, wiemy, jak i potrafimy poprzez pracowitość się nauczyć. Ja też uważam, że to jest bardzo ważne. Dużo można z talentem zrobić w życiu, ale to nie jest to samo, co jest geniusz. No więc teraz, czy to da się zastosować do tego, co dzisiaj w sztuce się dzieje? To co Hegel mówi? No mam jedną taką podstawową uwagę do tego, że mianowicie dzisiaj bardzo często. I to na bardzo różnych poziomach, to znaczy, zarówno na poziomie no jakiejś takiej bardzo wysublimowanej krytyki sztuki czy krytyki literackiej, jak i w takim no, popularnym, bardziej dyskursie, mhm. bardzo silnie oddziela się dzieło od artysty czy dzieło od y, twórcy. Natomiast w, w tym. No ale to, 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 by, heglowskim... to, to by było. Nie, no to. to... Aha. nie, no to to jest ktoś, kto jest z tym dziełem niejako zastrojony w przypadku Hegla, prawda? ale oddzielony od siebie. No oddzielony od ja. Oddzielony od ja. Tak jakby ja się wycofywało, tak a jest. na miejsce ja stawało dzieło, Tak prawda? jest, tak jest, tak. Ale gdzieś tam ten jego podmiotowe uczestnictwo w tym wszystkim jest istotne i Rozumiem, że poprzez dzieło, bo to jest też inny spór. To bardzo spór. ciekawe jest, to jest bardzo trudne. To jest, też, to jest też jakby ten taki, wejdziemy sobie na to pole, które mm -hmm. oboje lubimy, czyli takie pole psychoanalityczno, psychoanalityczne, czy związane z psychologią głębi. Pani profesor książkę całą napisała o psychoanalitycznej interpretacji sztuki przecież. Bardzo ciekawą zresztą polecamy, psychoanalityczne myślenie o sztuce się nazywa ta książka gdzie cały ten, cały ten gatunek krytyki literackiej, bardzo silnie inspirowanej psychoanalizą, uprawianej zresztą przecież przez samego Freuda również, bo on analizował różne dzieła sztuki. Jung też analizował dzieła sztuki. Bardziej Jungowska by tu pasowała interpretacja, prawda? No właśnie, ale... Że utożsamiamy się, znaczy, że dzieło jak gdyby jest w nas, ale nie, i, i my się... Znaczy... Bo, bo, bo z jednej strony mówimy, zresztą teraz powtórzę za panem i za Heglem, że oddzielamy się od naszego ja, ale jednocześnie to dzieło w nas jest. I my się z dziełem utożsamiamy zamiast z własnym ja, prawda? Tak. To bardzo ciekawe jest, mhm. jak to jest od wewnątrz. I to Eliot też powtarza. I, I jak gdyby my musimy dać wyraz temu dziełu. No tak, bo jest... A nie sobie. W doświadczeniu yy, każdego rodzaju twórczości, no takiej właśnie, nie mówię o czystej wytwórczości, tylko o twórczości właśnie, mm -hmm. no jest coś takiego, że gdzieś w pewnym momencie to bardzo wielu ludzi takie doświadczenia ma i miewa, no że gdzieś to, to, to ego takie bardzo świadome właśnie, także często bardzo racjonalne, takie wolitywne tak. też w tym sensie, że kierujące się wolą, sprawujące swoją wolę, w pewnym momencie się musi, czy znika, po prostu wycofuje się i idzie jakiś proces, który jest, tak jest. dość tajemniczy. Tak jest. Ale czy pan ma to doświadczenie przy pisaniu swojej książki? No jasne, tak. Czyli, no, ci, czyli to by opisywało ten przynajmniej proces twórczy. Tak. Bo może nie tyle sztukę, ale proces twórczy, prawda? Mhm. Mianowicie, że rzeczywiście gdzieś. Znaczy od pewnego momentu Gdzieś ma się zmikamy, wrażenie, ten, tak? że, że to się samo pisze. Że to się samo Czy pisze. Trzeba, trzeba to znaczy do... my piszemy, ale się samo pisze, prawda? Tak. To bardzo ciekawe jest. Ciekawe jak artyści... I, i, no właśnie. Znaczy, to, to jest dokładnie coś takiego. No, to jest tak. takie doświadczenie, które bywało opowiadane, komunikowane wiele razy. Tak. Mm, na, natomiast no to tak sobie... I trzeba tak długo pracować, dopóki się to nie ujawni na zewnątrz takie, jakie w środku jest. Tak. Prawda? Dlatego artysta bardzo często nie myśli o sobie, nie, nie, nie myśli o, o swojej karierze, nie myśli. W tym sensie Grzegorz Kowalski ma trochę racji mówiąc, że nie, nie dla sławy, nie dla chwały, tylko dla dzieła, ze względu na ten mus wewnętrzny. No, ale to już jest inna sprawa, prawda? Co to jest ten mus wewnętrzny? On nie mówi o dziele, on mówi o, o przymusie wewnętrznym. A tutaj Hegel i Eliot też mówią o dziele. I Jung zresztą mówiłby tak samo, prawda? Bo on mówi o tych dwóch rodzajach mm, tworzenia. Jed, pamięta pan to? Tak, tak. tak Jedno oczywiście. to jest to świadome, mhm. które kontrolujemy w pełni, zaplanujemy sobie, znamy plan, znamy wstęp, znamy zakończenie, siadamy, piszemy, tak? Cytat stąd, cytat stamtąd pojawia się utwór. E, a drugie to jest coś, co nami steruje. Prawda? Archetypowe archetypowe, tak. W pewnym sensie. No właśnie, ale czyli nieświadome jak gdyby, prawda? Ujawnia się dopiero, czyli zdobywa poprzez nas świadomość. Te analizy Freuda i Junga, które, które oni przeprowadzali rozmaitych dzieł na przykład Picasso, Picasso był takim bohaterem mhm. tekstów i Freuda i Junga. To Ulises są, też, tak? Ulises, to Jung też o tak, się m -m. właśnie pisał, taki duży esej, właśnie dość kontrowersyjny zresztą, <śmiech> muszę powiedzieć <laughs> esej. Podobnie jak te, 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 te rozmaite jungowskie takie interpretacje jemu współczesnej sztuki, które on w ogóle nie rozumiał. Nie podobała mu się ta sztuka, uważał, że to jest wyraz jakiejś, no nie chcę powiedzieć, że degeneracji człowieka zachodu czy cywilizacji zachodniej, ale w każdym razie jakiejś utraty łączności no właśnie z tą całą sferą Archetypowo, duchowo, kulturową, której on się czuł pełnomocnikiem, jeśli się można tak wyrazić. Natomiast jednak w tych analizach freudowskich i w analizach jungowskich, jeśli coś się je łączyło, no to oczywiście to, że tam, wydaje mi się, osobowość i osoba artysty była paradoksalnie na pierwszym planie. To zwłaszcza chyba u Freuda, który. U Freuda na pewno tak który analizował Junga przez, pryzmat, przez pryzmat dzieciństwa. Przez... Tak, tak, tak. No, Jung tak. oczywiście kwalifikował wszystkich współczesnych artystów jako neurotyków po prostu i właśnie z Joyce'em na czele tak. i z Picasem również. Natomiast, no bardzo też silnie, u Junga to było też paradoksalne, bo tam się dużo mówiło o tej właśnie sztuce takiej archetypowej i tak dalej. Tylko, że on tych treści archetypowych w sobie współczesnej sztuce nie odnajdywał, w związku z czym kwalifikował i koncentrował się często na. Autorach tych dzieł, które mu się nie podobały, wydawały mu się jakieś takie wyalienowane od tej całej bogatej tkanki kulturowej, która, która go otaczała, i od tego doświadczenia duchowego, czy takiego doświadczenia pierwotnego, które dla niego było czymś takim centralnym. No więc, ponieważ tego nie widział w tych wytworach, no to się skupiał też często na takim wkładaniu różnych szpilek no tak, psychologicznych. Tak, tak. Ale tutaj właśnie to, to nakierowanie na, na, na o, no, rozumienie dzieła, czy interpretacja dzieła przez pryzmat tego, kto je stworzył, było bardzo silne w tak ogóle w takim analitycznym myśleniu. Ale to myśleniu. jest też bardzo bliskie temu, co pan powiedział. Kod komunikacyjny. Jaki tutaj jest kod komunikacyjny? No tak, tylko, że to by było jednocześnie takie jednak przesunięcie tego w stronę... No bo, przepraszam, ja wprowadzę jeszcze jedną tutaj Dobrze, postać, tak. bo chciałem o tym też porozmawiać i i tu jestem ciekaw, co pani o tym powie, bo to w gruncie jeszcze to się łączy, choć może niekoniecznie. Będzie to słychać na pierwszy rzut no, ucha, właściwie, bo w radiu jesteśmy to tak. ucha. Chciałem powiedzieć o takich głośnych, ale bardzo kontrowersyjnych sprawach, przynajmniej dwóch dotyczących reżyserów filmowych. Jedna to jest taka dosyć ewidentna, a druga to raczej są spekulacje przynajmniej na razie nic tam dokładnego nie wiadomo mianowicie Roman Polański i Woody Allen. Mhm. No i w przypadku Polańskiego jest cały ten, cała ta dyskusja często bardzo gorąca, że co mamy wobec tego, jak traktować, innymi słowy, jego twórczość, no, skoro ma epizod wiadomy w swojej biografii, jest, został oskarżony, uciekł. A o to wykorzystanie, tak tak? Mhm. tak? tak, tak, tak. No, sprawa to jest ewidentna, jakby tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to miało miejsce, to nie jest wymyślone, wszystko, no tak, jest, no jest, tak, wszystko no. jest oczywiste. Tak. Druga sprawa to jest ostatnia historia z Woody Allenem. Jego przybrana córka opublikowała list otwarty na łamach New York Timesa do niego, gdzie twierdziła, że no w wieku lat, ona miała chyba wtedy 4 lata, była przez niego regularnie wykorzystywana seksualnie, wsparła ją Mia Farrow bardzo. Woody Allen później odpowiedział, no, że, to, że to wszystko jest nieprawda, to jej wmówiła właśnie Mia Farrow, no, że tam było śledztwo, ale to śledztwo nic nie wykazało w momencie rozwodu. Nieważne. Natomiast no, nie wiemy jak tam... W tak. przypadku Udy Alena, no to, to, no, to można latka tego to sprawdzie. Ale to wiadomo, czy tak się, taka pamięć jest dokładna? No, tego, tego nie wiadomo, no, ale też nie, nie, nie wiemy, jak, jak było. Natomiast niezależnie od tego, jak było, mhm. to pytanie i w przypadku polańskiego, i w przypadku Udy Alena jest pytaniem natury ogólnej. To znaczy, tak, to tak, się tak. sprowadza, oczywiście te wszystkie dyskusje o nich samych sprowadzają się do bardzo. Ogólnego problemu, w jaki sposób mamy traktować dzieła sztuki tworzone przez ludzi, tak. których uważamy za wątpliwych moralnie, na tak. przykład. A to, tym samym, do tak. jeszcze większej ogólności to sprowadzając, jak się ma dzieło do do twórcy, jak się ma nasza interpretacja dzieła, czy nasze rozumienie, nasze wartościowanie, umiejscawianie dzieła w jakimś porządku tak. artystycznym do naszego pojmowania tak. artysty, do naszego rozumienia, kim on jest, do naszego stosunku do niego właśnie. No to jest bardzo ważny problem i też stary. No. Boże kochany, pamiętam, że jeszcze jak byłam studentką, to hmm, chyba hmm, chyba Jankowski prowadził wtedy seminarium na temat, na seminarium etyczne i między innymi właśnie, właśnie poświęcone było problemowi artystycznych i etycznych wartości. Czy one się mają do siebie, czy są zupełnie rozbieżne? No więc mnie wtedy była bliska ta wizja Calocagatti, prawda, że dobro i piękno są jakoś wspólne i mają tylko dwie twarze, ale to jest właściwie to samo. No, a dzisiaj czy, też jest pani tu Więc, Ale miski? nie wiem, czy to się nie. da do człowieka zastosować, prawda? Być może jako ideały one są wspólne, ale czy to się da do empirycznego człowieka zastosować, to nie jestem, coraz, coraz mniej jestem tego pewna. Jest taki film, nie wiem z kolei, czy pan go widział, nazywa się Cztery Minuty. Jest to film nie niemiecki oglądałem. i tam jest... To mówiła to... mi pani o tym ostatnio, tak. Ale Mówiłam o, o tym? tak. Mówiła mi pani tydzień temu o tym, jak wychodziliśmy stąd, ale nie oglądałem jeszcze. Aha coś podobnego. No w każdym bądź razie w tym filmie jest dokładnie to o czym pan mówi. Młoda dziewczyna jest w więzieniu. Nie pamiętam dokładnie za co ona była w tym więzieniu, z jakiego powodu. Zdaje się, że się przyznała do zabójstwa, którego nie popełniła, ale to w tej chwili nie jest ważne. Jest w więzieniu, tam się zachowuje bardzo agresywnie, walczy, niszczy, wali, krzyczy, poturbowana jest, wiążą ją i Wprowadza ją do więzienia taki pomysł terapeutyczny muzykoterapii. I wprowadzają fortepian do tego więzienia i nauczycielkę, która gra na fortepianie. No i rzekomo ci więźniowie mają się, nie wiem, uspokajać czy stawać lepsi poprzez muzykę. Wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje. I ta nauczycielka zauważyła, że wtedy kiedy ona gra, to ta... Poniszczona, pokrwawiona ze względu na swoje agresywne zachowanie młoda dziewczyna cały czas porusza palcami, tak jakby ona również grała. No więc ona, ta nauczycielka z kolei bierze tę młodą pod swoją opiekę, no i okazuje się, że to jest bardzo wielki talent muzyczny, no a te cztery minuty to polegają na tym, że akurat w tym czasie, to jest film niemiecki, rzecz się chyba dzieje w Monachium albo, no wszystko jedno, w jakimś niemieckim mieście czy miasteczku i jest tam konkurs młodych pianistów i ta nauczycielka nauczycielka wymusza, żeby ją z tego z więzienia, żeby i, i ją zwolnili na cztery minuty z tego więzienia, więc oczywiście mm, wszyscy prawda, z tego więzienia funkcjonariusze są przy niej, ale wpuszczają ją na scenę za, na te cztery minuty i ona gra, i ona gra i gra rewelacyjnie. I gra rewelacyjnie, właśnie powiedziałabym współcześnie, prawda? bo i, no, i, 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 i stopą walczy, i, i wali w fortepian, i, i w klawisze, i we wszystkie różne elementy, które są tam w pobliżu. No, i robi z tego jakąś harmonię i dysharmonię jednocześnie. No, w każdym bądź razie jest to wielka scena w filharmonii. Wszyscy biją ogromne brawa. Ona się kłania, i w tym czasie zakładają jej kajdanki na ręce i ponownie prowadzą do, do więzienia. No więc, jak widać, nie łączą się te rzeczy ze sobą, prawda? Można być w więzieniu i być oskarżonym o zabójstwo, niezależnie od tego, czy zrobiła, czy nie zrobiła, ale siedziała w tym więzieniu, być może niesprawiedliwie i niesłusznie, ale siedziała yy, i tam się zachowywała niespokojnie i, i nie zwolniano jej, prawda? No, a jednocześnie była geniuszem muzycznym. No, no, no niestety nie działa to. Hmm. Więc w tym wypadku, który pan powiedział, no, ja myślę, że ci ludzie, no nie wiem jacy byli, ale mogą robić zło, jako, jako, jako właśnie ja. To empiryczne ja, a jednocześnie mieć talent. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo tak może być, i pokazuje to tak. wiele takich przypadków, a jednak mamy tendencję do myślenia w tych kategoriach piękna i dobra. I to się jakoś intuicyjnie no łączy tak. i zawsze jest to dosyć dziwne, kiedy się okazuje, że ktoś, kto na przykład no, dostarczył nam wiele, że się tak że się tak. Jest potem zwyczajne łobuzem dostarczył albo, nam albo wzruszeń, Dostarczył nam wielu wzruszeń. Dostarczył nam wielu wzruszeń. Nagle okazuje się być kimś zupełnie innym. Ale to, że on jest kimś zupełnie innym, to mnie by tak specjalnie nie przerażało. Natomiast to, że jego się broni i uniewinnia no za to, co zrobił, że tak powiem, negatywnego, z tego powodu, że on jest artystą, to tu jest problem, prawda? Czy to należy tak robić, czy też nie? Na Ale... ile sztuka go usprawiedliwia? Mówiliśmy o no, tych rozmaitych Problemach właściwie już takich etyczno-moralnych, związanych z mhm. oceną dzieła, ale też i oceną samego artysty, który dopuszcza się jakichś czynów zdrożnych, tak, tak. ogólnie rzecz biorąc. No właśnie, ale pani profesor powiedziała przed tym muzycznym momentem, że mm, oburza panią jakoś, budzi pani sprzeciw, takie, taka sytuacja, kiedy broni się na przykład wybitnego reżysera w taki sposób, że no, ponieważ on jest właśnie wybitnym reżyserem, to należy się mu jakieś specjalne traktowanie, a być może nawet funkcjonuje poza tym porządkiem moralnym, w którym funkcjonujemy my wszyscy. Nie to będący znaczy, wybitnymi to znaczy, reżyserami. Pan, no, oburza mnie. No... no. To, to jest bardzo trudna sytuacja, bo dobrze by było i wolałabym, żeby tak było, żeby, żeby to dobro z pięknem było razem, prawda? Żeby, żeby to piękno było jakąś nie wiem, etapem, czy jakością dobra, czy przejawianiem się dobra. No ale okazuje się, że tak nie jest. No i wtedy musimy zdecydować, prawda? czy wobec tego co, uniewiniamy jego przestępstwa, czy jego łajdactwa, dlatego że on jest artystą. No, no ja rozumiem, no być artystą jest kimś ważnym. Jeżeli ktoś jest geniuszem, no to, no to być może taki geniusz jest raz na, na, nie wiem, na wieki, czy na wiek, czy na dziesięć lat, no wszystko jedno. No i że potem po się nie pojawi. No wobec tego chcemy go chronić, tak? No i go usprawiedliwiamy. No ale z drugiej strony, no jak się rozdzieliły te dwie sfery, no to, no to trudno. Znaczy być no. może one nigdy nie szły razem w ogóle. To, być to może nigdy nie szły takie... razem. Może bywało tak, że szły razem, ale być może bardzo rzadko tak bywało, prawda? Także ja bym no znaczy być może miałabym trudność w podejmowaniu decyzji, zależnie od tego, co on zrobił, co takiego przewinił, ale na pewno nie byłabym. Tak, tak skłonna usprawiedliwiać go moralnie ze względów na jego artystyczne wykonanie. Ja, ja bym tutaj wprowadził pewien wątek, który mi się wydaje, a jak najbardziej a to jest też wątek, który właściwie no, został poruszony w, parę tygodni temu w dyskusji tutaj w studiu. W, którym, w której uczestniczyła pani profesor i profesor Tadeusz Bartoś. I tam między Aha. innymi spieraliście się o rolę religii w kulturze, tak. mhm. i Bartoś coś takiego powiedział, że co jest oczywiście skąd nie, 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 no taką tezą, którą, którą słyszeliśmy i znamy, że w pewnym sensie w cywilizacji zachodniej bardzo wiele tych obszarów i tych jakości zagospodarowanych przez religię. Zostało w tej chwili zagospodarowanych przez sztukę, że jakby tego, czego ludzie szukali w religii kiedyś, odnajdują w sztuce. Znaczy to, to, czego szukali w religii, odnajdują w sztuce. Ja się z nim nie zgodziłem, chyba, tak? Czy zgodziłem e, się? To znaczy nie zgodziła się pani w takim sensie, że no, z taką, powiedziałbym, glo globalnym, z globalnym wariantem Aha. tej tezy, to znaczy takim, że, że rzeczywiście literatura czy sztuka tą sferę religijną całkowicie zastąpią. Ale myślę, to że. Mogą, ale nie robią tego, prawda? Tak. Ale okay. myślę, że gdzieś w tym całym problemie, o którym teraz rozmawiamy, to zjawisko się odzwierciedla, to znaczy to, że w pewnym sensie w zachodniej kulturze w tej chwili, w odniesieniu do sztuki, oczywiście nie każdej, bo pewnego typu, no nie wiem, myślę, że na pewno w odniesieniu do sztuki filmowej, coś takiego funkcjonuje. To znaczy, że postrzega się artystów czy aktorów, reżyserów, zwłaszcza hollywoodzkich, jako swoistych z jednej strony kapłanów sztuki, z drugiej no tak. strony. Właściwie półbogów, czy bogów tak, tak. wręcz. Mówię już o takiej bardzo popkulturowej wersji religijności współczesnej, w której, jak Joseph Campbell na przykład pisał, no właśnie popkultura, czy kino staje się taki, taką przestrzenią współczesnego mitu, czy opowiadania, opowiadania no. współczesnych mitów. Tak, tak, tu zdecydowanie A bohaterowie się tej tak po jest, tak. Bohaterowie popkultury spełniają taką funkcję jak bogowie tak, tak, w starożytnej tak. Grecji. I myślę, że gdzieś to zjawisko no takiego mówienia, że to jest jednak ktoś taki no, spod tej jurysdykcji prawnej, tak, tak. ale i moralnej Nie jakimś wolno sensie. Wszystko, tak. bo on jest wielki, prawda? No, no nie tak, no to, w ty, w ty, w tym, to rozumowanie jest mi bliskie oczywiście, natomiast można inny też wymiar tutaj dodać, taki psychologiczny, że, że artysta z prawdziwego zdarzenia, on jest w takim napięciu, on ma tyle stresów w, w sobie tworząc, że czasem musi jakieś musi przestępstwo prawda, zrobić. No ale przestępstwo, przestępstwo nierówne, prawda? No nie, no ale byli wielcy twórcy, którzy nie gwałcili nieletnich. No więc właśnie, co innego jak on wypije kieliszek wódki, czy zapali papieroska, co innego jak zgwałci. No. Są no, granice. No więc ja myślę, że tu trzeba jednak, no, rozdzieliło się, on sam rozdzielił te dwa obszary, prawda, bo był niemoralny, no jasno. jakoś, no nie chcę nazwać tego przestępstwem, bo nie wiem dokładnie o co chodzi, no ale w każdym bądź razie nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby był, no więc, no więc trudno, no to sam rozdzielił, no to, no to musi mieć konsekwencje jakieś, no. No, znaczy miałabym opory w takim powszechnym usprawiedliwianiu wszystkiego, co zrobił tylko z tego powodu, że, że, co, że film zrealizował, czy że na, narysował dobre dzieło. No więc no, właśnie, no no też nie, nie przesadzajmy tak, z tym wszystkim. Tak, tak, no to tak. znaczy, no bo cały czas jakoś ten trop takiej, takiego zreligizowania trochę sztuki chodzi mi po głowie, no bo mam właśnie wrażenie, że... W jakimś sensie nabożny stosunek do dzieł sztuki nam towarzyszy mhm. i uważamy, że jest to. Mhm. Mimo tych wszystkich przemian, o których też mówiliśmy dzisiaj, to znaczy tych wszystkich przemian w pojmowaniu w ogóle tego, czym sztuka jest, w pojmowaniu tym, kim i czym jest artysta, mimo tych wszystkich przemian, gdzieś takie, bardzo, na bardzo głębokim poziomie, ta nabożna cześć jest bardzo ważna. Tak, I proszę sobie wyobrazić, że o tym również. Nie mówiąc tego w taki sposób, jak pan to powiedział, ale to miał na myśli Stefan Morawski, uczeń Tatarkiewicza, a jednocześnie mój nauczyciel. Więc on pisał o estetycznym sakrum. Co to jest według niego estetyczne sakrum? Otóż estetyczne sakrum to jest paradygmat estetyczny. Czyli przekonanie, że artysta zna się na rzeczy i wobec tego wiele mu wolno, prawda? Bo on, jest, no bo, bo on wie, co on robi. On jest taki, że nie należy go kwestionować. Oczywiście w tym estetycznym sakrum jest nie do pomyślenia, żeby on zrobił coś moralnie niewłaściwego, prawda? No ale on robi. Ale on robi niestety. No więc tam Morawski jeszcze więcej o tym pisze i to bardzo ciekawe też jest. Natomiast o to mi chodzi, że to estetyczne sakrum, w którym który my dzielimy jako potoczni czy popularni odbiorcy, nie pozwalają nam oddzielić artysty od, od łajdactwa po prostu, które on robi. No. Wolelibyśmy, żeby tego nie było. No i jest... jak gdyby sami siebie... Znaczy, Wyrażamy same, znaczy, broniąc go, wyrażamy swoje własne przekonania o estetycznym sakrum. Tak bym to powiedział. Ciekawe jest to, co Morawski pisał o tym, no właśnie, niejako uświęceniu artysty, tak, tak, o tak, tym tak, takim tak. stosunku sakralnym do niego samego i do jego wytworów. Ponieważ często pani profesor różne cytaty tutaj przynosi, smakowite i dzieli się nimi, to ja też się chciałem cytatem podzielić właśnie nie cytatem, tylko wierszem, który. Tak? Chciałem przeczytać, lubię bardzo ten wiersz. W ogóle lubię tego autora, choć to już dawne dzieje, bo Charles Baudelaire, Aha. jeden z moich ulubionych poetów absolutnie. Wiersz Albatros. Mhm. Czasami marynarze dla pustej zabawy chwytają albatrosy wielkie morskie ptaki, co niby towarzysze spokojni mgną w szlaki gorzkich odchłani morza, które prują nawy. Zaledwie je na pokład... Ale wolno, panie redaktorze. Zaledwie je no. na pokład załoga poniosła. Cudnie. A natychmiast te króle błękitów wspaniałe bezsilnie opuszczają swoje skrzydła białe i ciągną je za sobą jak drewniane wiosły. Właśnie. Ten skrzydlak, jakże teraz na pokładzie nawy, niezdarnie się porusza. Jak on śmieszny tobie, marynarzu, gdy fajkę twą glinianą dziobie i na niepewnych nogach się chwieje kulawy. Poeta jest podobny do tego chmur pana, który burzę wyzywa, który drwi z łucznika. Zaledwie gruntu ziemi stopą swą dotyka, wnet chodzić przeszkadzają mu skrzydła tytana. Właśnie. Bolesna konfrontacja z estetycznym sakrum. Właśnie. <laughs> Musimy zrobić kiedyś rozmowę, jeżeli pan zechce i uzna pan to za właściwe, o rozumieniu interpretacji, bo jak tak. należy to interpretować i jak należy to rozumieć, prawda? No właśnie. I jaka jest różnica pomiędzy interpretowaniem tego, a rozumieniem? A rozumieniem. Sobie? Czy jest. No właśnie, a jest. No, to znowu dyskusja, prawda? Czy każda interpretacja, każde rozumienie jest interpretowaniem, czy też niekoniecznie. Myślę, że w tym wierszu Bodlera też mamy takie, znaczy, oczywiście. No, właśnie te wizje artysty, czy tę wizję poety, o której dzisiaj też mhm. mówiliśmy, czyli no taką bardzo metafizyczną wizję poezji, sztuki jako no czegoś, co się łączy z wręcz transcendentnym doświadczeniem mhm. wzlotu, jakiegoś mhm. uczestniczenia w niezwykłej rzeczywistości, z której kiedy się zejdzie z powrotem na Ziemię, no to boleśnie się doświadcza, jakby właśnie tego, tego kontrastu. Ale tej... mogę panu wpaść w słowo? Przepraszam, Proszę. dlatego, że tak mówiliśmy o tym, że no, 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 ci artyści, tutaj niby są twórcy, my, my ich uznajemy za, za geniuszy, sakralizujemy, a oni właściwie są zwyczajnymi łajdakami na co dzień, tak? Znaczy nie wszyscy Ale no właśnie, <coughs> chciałam to podkreślić, że przecież, Boże, drogi, od razu to się mi Nazwiska, no, wielkich naszych, prawda, no, no, choćby myśliwskich, choćby, prawda, inni, Na no, akurat myśliwskiego teraz czytam, więc no, Ostatnie nie... rozdanie? Tak, no więc nie, nie, nie jest tak, że przecież no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby autor tego coś hmm, ale to zrobił, widzi pani. Prawda? To znowu pani myśli w tych no, kategoriach. Znowu, tak. No rzeczywiście, dobrze mnie pan tutaj. Hmm. Ale jest coś czuła. takiego, no to też jest dość intuicyjne i takie właśnie narzucające. Ale się, gdyby że, zrobił? To co wtedy? Czy to by wpłynęło na mój odbiór jego sztuki? No więc to właśnie o to prawda? panią pytałem. Tutaj. Nie, nie. To, że należy go potępić za to, to tak. Ale, no ale czy wiem. to wpłynęłoby na, na sztukę, którą zrobił, prawda? No wpłynęłoby. Czy nie byłabym zachwycona? No, no, no nie chciałabym, żeby tak się stało. Wolałabym, żeby w tym no Ja się zastanawiałem, Ja się zastanawiałem przy okazji tej sprawy u tak. czy y, gdyby tak się okazało. się okazało, że to jest prawda wszystko, tak. to czy to zmieniłoby mój stosunek do jego no filmu? Bo ja jego filmy uwielbiam. Bardzo no tak. I sądzę, żeby zmieniło. No właśnie o to chodzi, że. Znaczy zmieniło. bardzo nawet gruntownie by zmieniło. Znaczy, oczywiście nie, nie mówię o takich czysto rytualnych, zewnętrznych gestach, że mhm. tam ludzie, nie wiem, co się podzieliło oczywiście środowisko tak. Facebookowe, bo na Facebooku tak. teraz wszystkie najważniejsze dyskusje, dyskusje się toczą nieustannie. Część osób właśnie twierdziła, żeby w takim razie spaliła wszystkie płyty i tak dalej. No to takie jest trochę, powiedziałbym. No więc właśnie, no, ale jeśli to rozdzielamy, jeśli trochę. to się rozdzieliło przez samego artystę, on swoimi czynami to rozdzielił i my ten rozdział. Akceptujemy, no to nie powinniśmy przenosić to na dzieło, prawda? Eee, powinniśmy oddzielić dzieło ale, od człowieka, od jego ja. O ale kto powiedział, mówiliśmy? że on to oddzielił? Może to w ogóle nie, nie jest tak, że, że on to jakimś tam świadomym aktem oddzielił, tylko właśnie to jest coś, co kompletnie nie idzie ze sobą w parze wcale. I my popełniamy pewien błąd, oczekując tego w ogóle, że, że takie połączenie Aha. będzie miało miejsce. Znaczy, że. Wydaje się nam, że kiedy no coś tak, takiego tak, się słusznie. dzieje, tak, tak jak pani profesor powiedziała, to artysta tutaj dokonał jakiegoś przekroczenia, tak. rozłączenia, w odniesieniu także do tej sztuki. Tak. A może to wcale tak nie jest właśnie. Może to nie jest żadne przekroczenie. To jest coś, powiedziałbym, gdzie żadna transgresja nie zachodzi, jakby na, znaczy w obszarze artysta i jego dzieło, czy, tak. czy sztuka i, i, i artysta. To jest. Coś, co się nie musi ze sobą łączyć. Ja pomyślałem, że, że, że zmieniłby się mój stosunek do dzieł czy do Gale. filmów, Uda, ale na niewątpliwie w taki chociażby sposób, że nie wiem, czy mi się przestały podobać, no, bo to trudno tak właściwie stwierdzić. Znaczy, trudno sobie w ogóle wyobrazić takie, że, że ja mam teraz świadomie powiedzieć, że coś mi się nagle przestanie podobać. Bo to pojęcie podobania się. Jest albo dosyć się dziwne. przestaje, albo nie. Pan nie decyduje o tym. No więc właśnie. No, no to tak by było, czy nie? Nie wiem na pewno bym na to patrzył już nie jako na, no nie wiem, grę tam z różnymi mm -hmm. wyobrażeniami, czy tam jakąś satyrę na pewnego typu sposób życia, mówienia i tak dalej, tylko bym na przykład patrzył jako na formę sublimacji na tak. to. Czyli, coś, Czyli co... interpretacja by się zmieniła, no, rozumienie się, by się tak. zmieniło. Ale wie pan, to jest właściwie problem, który mamy też i w filozofii. Mm -hmm. Prawda? Czy my łączymy na przykład Heideggera z tym, że. No właśnie filozofia o, jest pełna takich przykładów. Tak. Filozofia jest takich przykładów pełna. Z jego politycznym zaangażowaniem, tak. czy potrafimy oddzielić jego dzieła od autora? Ale w Więc literaturze jeżeli idziemy też za Heglem jest. i za Eliotem, że się, dzieło się oddziela od, od ja autorskiego, czyli od mojego, od, od, ode mnie empirycznej, empirycznego, no to wtedy powinniśmy to oddzielać tak? i za moje empiryczne dokonania kar, karać. A, no Wsadzić do więzienia, niech sobie tam maluje w tym więzieniu, no, jeśli potrafi, czy niech pisze. No, no, no przecież mamy takie wypadki. No, prawda? oczywiście, ale też dwudziestowieczna wieczna literatura zna ileś tam takich przykładów. Pierwsze z brzegu przykłady, które mi przychodzą do głowy, to jest Louis Ferdinand Céline na przykład. Mhm. Wybitny pisarz francuski, który kompletnie zrewolucjonizował powieść francuską. Mhm. Autor książki Podróż do Kresu Nocy, jedynie tak. chyba z największych w ogóle powieści XX wieku no który był po prostu z jednej strony szaleńcem, niewątpliwym, z drugiej strony wielkim sympatykiem nazistów, chorobliwym antysemitą, ale takim naprawdę już, znaczy każdy antysemityzm jest chorobliwy, u niego to już było po prostu do granic jakiegoś totalnego obłędu po, posunięte i, nie wiem, Ezra Pound to samo. Wybitny poeta też o tego typu poglądach. Knut Hamsun na przykład. Oczywiście... Yy... Ale to są poglądy, a, jeszcze, a my mówimy o czynach. Więc no, 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 on nie musi tych poglądów ujawniać, on nie musi realizować w czynach. To jest jeszcze różnica, prawda? No akurat, no, jeśli chodzi o, o Heideggera, no to akurat przejawiło się to w czynie, prawda? NSDAP. Tak, więc... Yy... No, więc strasznie trudno jest, wie pan. Tym bardziej, że Heidegger nigdy nie przeprosił, ani w żaden sposób się nie pokajał. To jest... No nie, ale on świadomie tego nie zrobił, prawda? On uważał, że nie ma za co przepraszać. No wiem, tak myślał, no tak wiem, robił tak. i w, w porządku. Jest taki przejmujący. Nie było wiersz. to, że przez przypadek to no. zrobił, wobec tego przepraszał. Jest taki wiersz Paula Celana, Tottenauberg. Mm jest i to opowiada ten wiersz opowiada o spotkaniu z Heideggerem mhm. właśnie celan wielki żydowski poeta ocaleniec holokaustu który miał do Heidegera Pewnego typu sentyment ze względu mhm. głównie na to, co Heidegger robił w filozofii, co było bliskie Celanowi, czy też ten, ta, ta zmiana perspektywy, którą Heidegger wprowadził w filozofii, czy w ogóle w myśleniu o języku, była bliska Celanowi. Zresztą Heidegger Celana też cenił bardzo. Mhm. I się spotkali raz jeden, jedyny. No właśnie, Żytocalały z Holokaustu, który tam stracił całą, całą mhm. rodzinę. Poeta wypowiadający w ogóle to doświadczenie w bardzo taki mhm. drastyczny, ale też nie, niezwykły sposób. No i, i, i w jakimś sensie ideolog nazistowski. I Celan jadąc na to spotkanie oczekiwał od Heideggera właśnie głębokiego jakiegoś, no przynajmniej przepraszam, żebym tak, powiedział, tak, i tak, nie tak. powiedział nic. Tak, tak, I ten, ten, ten wiersz noszący nazwę miejscowości, w którym Heidegger miał swoją chatę. No Jest rzeczywiście takim świadectwem bardzo hermetycznym w poetyce celanowskiej. Oczywiście to jest wszystko tam mhm. pokryte jakimiś niebywałymi nie, 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 nie warstwami językowymi i znaczeń, i pojęć, i jakichś obrazów. Natomiast jest w tym jakiś potworny żal, właśnie, który w który, który, który no tym tak. nie Ale Hannah Arendt akurat uważała, że. No... I było to uzasadnione, że on nie przeprasza. Hanna Anna no, była w nim zakochana. No, z wzajemnością podobnie. No Ale ja, ja, ja myślę o tym, że do jakiego wniosku dochodzimy? Czy w związku z tym dochodzimy do wniosku, że twórca jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy? I w związku z tym nie możemy go uszlachetniać, czy sakryfikować, czy uznawać, uznawać za coś wyjątkowego niespotykanego i w związku z tym coś, co pozwala go usprawiedliwić ze wszystkiego? No, to jest chyba podstawowe pytanie, prawda? Po tej całej dyskusji? Myślę, że tak. Ale, ale on nie jest takim samym jak my. Nie. A tak? Chyba tego nie rozstrzygniemy tradycyjnie, bo tu nie chodzi o to przecież, żeby. Ale, ale to pytanie staje się ważne, prawda? Bo to jest, jak się okazuje, w tej chwili to nie jest tak, jak Hegel. My już nie myślimy tak jak Hegel. Już dochodzimy do takiego myślenia, które każe nam zbliżać się do takiej koncepcji artysty, który jest takim samym człowiekiem jak my. I chyba w tej konwencji, by sztuka krytyczna funkcjonowała, prawda? O której już oczywiście nie zdążymy dzisiaj Aha. porozmawiać, mimo że mieliśmy w sumie przecież dużo czasu. Bardzo dziękuję, pani profesor. Ja z również tym dziękuję. Pytaniem państwa zostawiamy na resztę niedzieli. I nie tylko oczywiście, bo z tym pytaniem można mierzyć się nawet całe życie i sobie na nie nie odpowiadać, ale filozofia to jest właśnie teren pytań, na które nigdy nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ostatecznych, powiedzmy sobie. No tak, może jednoznaczne bywają, ale ostatecznych nie tak. ma, i to jest takie nie ustanne borykanie się z różnymi pytaniami, i nawet jak się człowiekowi wydaje, że sobie na jakieś odpowiedział, to za chwilę się okazuje, że wcale nie, więc. No Albo ale... nie tak. Albo nie tak. No. Jak wiadomo, filozofia, jedyne co ma do zaoferowania, to udręczenie, jak kiedyś pisał. Nie, 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 nie. że ja się, ja się nie zgadzam z tą tekstem. <laughs> no, ale, no, ale to przecież. Ona nas no udręcza, może. ale nas jakoś uszlachetnia i nadaje sens życiu. Nie, no, ale tak udręczać się z filozofią. Przyjemnie. Bywa przynajmniej. Bardzo dziękuję. Profesor dziękuję. Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu. Tomasz Sawiszyński przy mikrofonie, to jest niedziela filozofów, a w studiu ze mną Marcin Fabiański, filozof, autor książki Zaufaj Życiu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu, to jest podtytuł Twojej książki. Dlaczego to źle zakochać się w przelatującym wróblu? Zakochanie się w przelatującym wróblu wydaje się dość niewinnym rodzajem miłości, ale y, może się skończyć cierpieniem. To jest cytat z Marka Aureliusza, który, y, który za pomocą wróbla pokazuje pewien mechanizm psychologiczny, że jeśli zakochamy się w czymś, y, przywiążemy się do czegoś i uwierzymy, że to coś ma trwałą, niezmienną naturę. I nigdy się nie zmienia i zawsze jest takie samo, i będzie z nami do końca życia, to prawdopodobnie będziemy cierpieć, ponieważ wokół nas nie ma niczego takiego, co jest niezmienne. Cechą rzeczywistości jest ciągła zmiana, pojawianie się, ale też znikanie. I to jest taka recepta na szczęście. Bądźmy świadomi zmiany, to wtedy, kiedy ona nastąpi. Nie będziemy cierpieć. Nie, nie zakochuj się w przylatującym wróglu. I zaufajmy tej zmianie, tak? Zaufajmy, tak. Nie bójmy się jej, bo my tworzymy bez przerwy różne konstrukcje przeciwko zmianie. Tak? Na poziomie już takim głębokim, religijnym, metafizycznym, budujemy sobie koncepcję nieba, czegoś trwałego, czegoś, co jest wieczne i niezmienne. Słowo wieczne pada bardzo często w różnych koncepcjach religijnych. Na poziomie Takiego codziennego życia budujemy sobie coś, co nam się wydaje, że będzie ciągle rosnącą albo przynajmniej niezmienną i bezpieczną karierą zawodową. Tak? Albo marzymy o tym domu wielkim, który ma być stabilny i przetrwać 300 lat, albo o czymkolwiek innym, coś takim zamiennikiem, symbolem, albo czymkolwiek, co daje nam poczucie stałości. No i to jest błąd, bo, bo nie ma nic stałego, łącznie z pracą, łącznie z domem, łącznie z konceptem, jakikolwiek byśmy sobie nie wymyślili. Trochę ten sposób myślenia, który jest na zachodzie, zwłaszcza silnie obecny, to jest właśnie taki sposób myślenia nakierowany na te stałe struktury, na to, żeby się przeciwko zmienności zbroić i przeciwko ulotności życia. A wschód, który też dla ciebie jest jak jedną z tych podstawowych. Mhm. Inspiracji, no to jest właśnie ta perspektywa takiego uznania zmienności. Mm -hmm ciągłej zmiany, ulotności. Wszystkie rzeczy złożone podlegają rozpadowi. To ostatnie słowa Buddy. Można by je uczynić mottem do Twojej książki? Zdecydowanie tak. Ba bardzo na miejscu jest taka metafora militarna, zbrojenia się. No jest, jesteśmy Uczestniczymy w ciągłym wyścigu zbrojeń yy, przeciwko zmianie, właśnie. Tak. Choćby operacje plastyczne, tak, to czymś innym one nie są, jeśli nie potyczką przeciwko starzeniu się ciała, przeciwko pewnemu naturalnemu Procesowi. I rzeczywiście wschód patrzy na to inaczej. Wschód patrzy na każdą zastaną sytuację jako coś, co jest efektem miliardów subsytuacji, podsytuacji, czynników ciągle zmieniających się. Pewne rzeczy, pewne rzeczy można powiedzieć o rzeczywistości, ale tylko w danej sytuacji. Chińczycy zwłaszcza z tego słyną, że widzą każdą konkretną sytuację jako efekt. Różnych, różnych czynników, które na nią wpływają. Jak coś zmiennego, coś, co się, coś się za chwilkę może ulec zmianie. To no, na przykład na poziomie biznesowym. Ja mieszkałem pół roku w Singapurze, obserwowałem te relacje między ludźmi zachodu a ludźmi wschodu, Chińczykami dokładnie. To, to widać, widać wyraźnie. Ta umowa biznesowa zawarta między człowiekiem wschodu i człowiekiem zachodu dla człowieka zachodu jest czymś. Niepodważalnym, stałym, domkniętym. Tak? Kończy się handshake'iem i do widzenia ustalone. Tak? I stoimy na tym gruncie. Dla Chińczyka to jest, no, ona jest czymś czasowym. Tak? Ona obowiązuje, ale jego umysł jednocześnie bada nowe czynniki, które, które się pojawiają. Ta umowa może ulec zmianie w przyszłości. Ta perspektywa, którą proponujesz, to jest dla człowieka zachodu także, można powiedzieć, głębinowa rewolucja psychologiczna, bo to uznanie zmienności wszystkiego i zgodzenie się na zmienność zakłada też kompletnie inny stosunek taki wewnętrzny do naszego poczucia ja i do tego, czym to ja czy ego w ogóle jest. My mamy na Zachodzie takie mocne ego, i ideałem rozwoju psychologicznego w wielu szkołach terapeutycznych w wielu sposobach, nie wiem, edukacji, myślenia i tak dalej. Ideałem jest zbudowanie sobie takiego mocnego poczucia ja mocnej tożsamości, że ja muszę wiedzieć, kim jestem, czego chcę, realizować swoją wolę, dążyć do celu za wszelką cenę czasami. Tymczasem to wschodnie podejście, ale nie tylko chyba wschodnie, bo i stoicyzm jest dla ciebie taką Inspiracją bardzo silną, no, wychodzi od kompletnie innego widzenia ja na wschodzie w ogóle ja jest iluzją jego tak naprawdę nie ma i naszym zadaniem poniekąd jest zobaczyć, że ego jest czymś kompletnie iluzyjnym. Ja ten, tę filozofię, którą próbuję uprawiać, albo właściwie praktykę filozoficzną, nazywam dostrojeniem do procesu życia. I tutaj w centrum jest nie bez powodu proces życia pewna, pewien proces, który się dzieje bez przerwy, a ego jest czymś wtórnym ego jest czymś co jest też dynamiczne, zmienia się bez przerwy, i tak naprawdę zdrowie psychiczne, ideał zdrowia psychicznego na wschodzie jest odwrotny do tego, który, 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 który przed chwilą opisałeś. Czyli silne ego jest najprostszą receptą na cierpienie dla, dla ludzi wschodu. No przynajmniej dla tych, którzy operują takim. Aparatem pojmowania świata buddyjskim albo teoistycznym. Silnego to jest proszenie się o kopa od życia, tak naprawdę. Myślisz, że to jest taki program realizowalny dla człowieka zachodu, żeby tego typu zmianę zastosować w sobie, żeby tak zmienić swoją perspektywę radykalnie? Jak ja, to wiem, że on, ja wiem, że on jest realizowalny. Ja nie wiem, na ile on jest realizowalny do końca, tak? bo i stoicy mieli taki ideał i w ogóle filozofowie starożytni mieli taki ideał filozofa i ideał mędrca. Mędrzec to był ten, który już osiągnął pełną doskonałość, dostroił się całkowicie do procesu życia, jakby być może stoicy powiedzieli, a filozof to był, to nie był już człowiek pospolity, który zgadza się na wszystkie przesądy, które, według których wszyscy inni postępują, ale to jeszcze nie był mędrzec. Filozof to był ten, który kocha mądrość i szuka tej mądrości. I jestem pewien, to jakby nie jest pogląd, tylko efekt praktyki mojej, Pracy z ludźmi, którą prowadzę, że przynajmniej filozofami, czyli takimi dążącymi do pewnego rodzaju mądrości, którą jest zobaczenie logiki i piękna procesu życia, możemy być. Czy możemy być mędrcami? Tego do końca nie wiem. Trudne tak zmienić tak. siebie, tą całą percepcję rzeczywistości, percepcję siebie, jakoś sobie też mhm. przestawić hierarchię wartości, no bo to się też wiąże, co proponujesz, no jednak z, takim, z taką bardzo poważną zmianą w zakresie celów, wartości tego, czemu człowiek podporządkowuje swoje życie. To jest trudne i to jest zadanie na całe życie. Zresztą, jako projekt na całe życie było to postrzegane w różnych praktycznych szkołach filozofii, czy to indyjskich, czy chińskich, czy, 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 czy greckich. E, tego się, chciałbym powiedzieć, przyjedźcie do mnie na weekendowy warsztat i wyjedziecie e, dostrojeni do procesu życia, ale tak nie jest. To jest e, filozofia ujęta jako dostrojenie do procesu życia jest działalnością, jest działalnością chwila po chwili, jest dbaniem o stan świadomości chwila po chwili. I to jest trudne również dlatego, że to jest przeciwne temu, co chciał, co, chcia, co, co chce promować, co promuje nasza kultura. To, o czym już mówiliśmy, przeciwne temu wyścigowi zbrojeń, że powinniśmy być silni, niezależni, wiecznie młodzi, szczęśliwi, a jak pojawia się jakaś rysa, a musi się pojawić, bo taka jest natura procesu życia na tym obrazie, to cierpimy. A czy ten twój projekt... Czasami też nie jest jakimś takim ideałem, który jest trochę niedościgły na podobieństwo trochę tych ideałów, które na mhm. przykład buduje kultura zachodnia, że, no nie wiem, człowiek nagle się dowiaduje, że właśnie każdą zmianę albo każdą trudną sytuację powinien przyjmować w taki sposób, żeby się zgadzać na to, żeby no, nie przeżywać za mocno, żeby się nie, nie przywiązywać, nie czepiać tych emocji i tak I to też jest takie mocno idealistyczne, czy nie? To, to... To może tak brzmieć, zgadzam się, natomiast ja się koncentruję na praktyce. I, i ta książka, zaufaj życiu, i em, wszystkie prowadzone przeze mnie warsztaty, i kontakty z ludźmi są em, skupione na tym, żeby, żeby praktykować za pomocą różnych narzędzi: narzędzi medytacyjnych, na, narzędzi kognitywnych Naj, najprostszego narzędzia, o którym zapomnieliśmy, właściwie, a które było udziałem Zachodnich filozofów, takiej prostej, czystej introspekcji, obserwowania tego, co się dzieje w naszym umyśle, bo tu nie chodzi o to, żeby się uczyć teorii, tylko żeby nauczyć się właśnie bezpośrednio od, od życia, które się toczy wokół nas, ale też w nas. Tak? Od oddechu możemy się nauczyć, że proces życia jest pewnego rodzaju rytmem, ale też możemy się nauczyć tego, o czym mówił Schopenhauer, że życie jest pewnego rodzaju brakiem. Możemy się nauczyć, że odcięci od tlenu natychmiast, niemal natychmiast umrzemy. Jesteśmy procesem, który potrzebuje ciągle napływania z zewnątrz takich klocków budujących nas. Jeśli, jeśli ich nie będzie, to nie będziemy po prostu żyć. Jesteśmy częścią środowiska, częścią czegoś bardziej ogólnego. A mamy często wyobrażenie, że jesteśmy czymś osobnym i niezależnym. I wyjątkowym jeszcze. I wyjątkowym. <laughs> Stoicyzm, filozofia wschodu yy, i neuronauki mhm. to jest trzecie źródło inspiracji dla Ciebie. Jak to się wszystko ze sobą łączy? Stoicyzm, mhm. taoizm, yy, buddyzm i neuronauki. Tu po jednej stronie starożytne systemy myślowe, yy, wypracowane w przypadku taoizmu i buddyzmu w zupełnie dalekiej kulturze, wówczas zupełnie obcej. Yy, filozofia stoicka też. Ładny kawałek czasu temu i nagle osiągnięcia bardzo współczesnej, rozwiniętej technologicznie nauki, która bada procesy mózgowe, procesy poznawcze. Gdzie to się spotyka? Fascynujące jest to, że, że to się spotyka. Że to, co za pomocą introspekcji, rozwijania koncentracji, rozwijania takiej bardzo precyzyjnej umiejętności obserwacji własnego umysłu, to do czego doszedł Buddha, na przykład to, że jaźń nie istnieje. Że jaźń jest tylko pewnym zmiennym zjawiskiem, to to samo mówią nam neuropsychologowie dzisiaj, którzy szukają jakiegoś miejsca w naszym mózgu, który byłby, który byłby nas, naszym centrum. Nam się wydaje w takim potocznym przeżywaniu, że gdzieś tam kilka centymetrów za naszymi, naszymi oczyma jest to centrum, tak? jest ten mostek kapitański, gdzie stoi mały ludzi. Kapitan, to ja, tak, to właściwe coś, to coś, co być może po śmierci będzie duszą, i to coś zawiaduje naszą wolą i jest niezależne od tego, co na zewnątrz. Współczesne badania mózgu pokazują, że nie ma takiego jednego punktu w mózgu. Że to, co nazywamy jaźnią, to po pierwsze bierze się, z, z, to jest taka orkiestra ze współgrania aktywności różnych części mózgu, a poza tym jest czymś niesamowicie. Nie Nietrwałym. Bruce Hood w takiej książce The Self Illusion, Zbudzenie jaźni, pisze o tym, że właśnie neuropsycholog pisze o tym, że jaźń to jest taki twór, który się który pojawia i znika pięć do 8 razy na sekundę. Tak? My, my, my tylko myślimy, że to jest coś stałego. Tak jak patrząc na żarówkę, myślimy, że światło, które z niej płynie, jest czymś stałym, a tymczasem wiemy, że to jest pulsowanie, znikanie i pojawianie się. Dokładnie to samo, zdaniem współczesnej neuronauki, dotyczy jaźni. Dokładnie to samo dwa tysiąca lat temu odkrył Buddha i mniej więcej w tym samym czasie od, 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 odkryli taoistyczni mędrcy. Oni innymi środkami, my innymi środkami. Te trzy rzeczy, o których mówiłeś, stoicyzm, czyli takie praktyczne, starożytne szkoły, Filozoficzne zachodu, praktyczne starożytne Szkoły Wschodu i współczesna neuronauka dochodzą do bardzo podobnych konkluzji. Często się w różnych takich analizach sposobu myślenia, przeżywania wschodniego, zachodniego czy cywilizacji wschodniej i zachodniej, mówi o tym, że wschód jest introwertywny bardziej, a zachód ekstrawertywny, ale z kolei z powodu tych wszystkich no, takich minusów, o których powiedziałeś, które na zachodzie się rozwinęły, tych takich no, okoliczności, czy modeli postrzegania świata i człowieka, które tak suma sumarum dla człowieka zachodu dzisiaj przynoszą więcej szkody niż, po, niż po, pożytku. No, to jakby być może, tak powiadają niektórzy badacze, było to warunkiem rozwoju cywilizacji. Wschód takiej cywilizacji technologicznej nigdy nie wypracował, no bo ludzie byli bardziej nastawieni na wygaszanie. Mhm. Ja, mhm. na takie postrzeganie, że to właściwie bez sensu, żeby tak jakoś szczególnie tutaj się angażować w rozwijanie rzeczywistości zewnętrznej. Czy to nie jest tak, że obie te perspektywy trochę są takie, powiedziałbym, skrajne i trochę. Nie do końca realizacja każdej w mm -hmm. takim wariancie bardzo radykalnym jest korzystna. Może lepiej jakoś je mm -hmm. ze sobą połączyć. To ja zacznę od końca. Jeśli pytasz o to, czy warto je połączyć, to moim zdaniem absolutnie tak. Na pewnym poziomie, w pewnym. W pewnych sytuacjach, no jesteśmy tym ego. Nie ma co temu zaprzeczać, po prostu. To jest naturalne, naturalny mechanizm, który wyposażyła nas biologia. I bądźmy go świadomi i funkcjonujmy w zgodzie z nim na pewnym poziomie. W pewnym. Ja to nazywam porządkiem ego i porządkiem natury. Tak? W porządku natury jesteśmy częścią jednego dużego procesu, w porządku ego jesteśmy pewnym wyobrażeniem o własnej osobności i możemy skutecznie działać i tu i tu i absolutnie zgadzam się z tobą, że te dwie perspektywy, zwłaszcza dla nas ludzi, właściwie trudno mówić o ludziach Zachodu. Tak za chwilę za 50 lat pewnie wszyscy będziemy bardzo podobnie myśleć. Z, z synteza tych dwóch perspektyw może być tym, co będzie kolejnym wielkim Przełomem mentalnym, ale jeszcze tak patrząc historycznie, to, to trochę nie jest tak, że, że, że rozwinęliśmy te technologie my, a Wschód nie. No bo jednak większość takich wynalazków przełomowych powstała w Chinach. Natomiast no, są różne teorie, które mówią, dlaczego, dlaczego Zachód zdominował świat w pewnym momencie. Jest taka książka, dlaczego Zachód rządzi. Póki co, tak? Już nie pamiętam autora w tej chwili, czytałem ją kilka lat temu i to jest archeolog zresztą, który badał dokładnie, porównywał cywilizację wschodu i zachodu i jego zdaniem jakby ta przewaga cywilizacyjna, którą da się wyliczyć różnymi wskaźnikami typu analfabetyzm, rozwój technologiczny właśnie, rozwój miast, rozwój, rozwój cywilizacyjny, ta przewaga zachodu dopiero się na nowo zaznaczyła w momencie, kiedy doszło do rewolucji przemysłowej w Anglii. I, no i wtedy też Anglicy jakby podbili pod Chiny. Natomiast to, to nie jest też taka stała, tak? To wyobrażenie, że o naszej przewadze technologicznej no za chwilkę możemy się obudzić w świecie, w której już jej w ogóle nie będzie. No to co się w Chinach teraz mhm. dzieje z pewnością pokazuje, że to może być... Królowanie Zachodu może być zdecydowanie niedługo. Z... Zakończone, ale zastanawiam się jeszcze nad tą kwestią ekspansji świata zewnętrznego aktywności, kontra no właśnie, wygaszanie, odpuszczanie pozostawianie spraw własnemu biegowi tu też chyba w takiej konkretnej pra praktyce życiowej, którą proponujesz, trzeba bardzo starannie um, ważyć proporcje. Nie można... Bo rozumiem, że ta propozycja twoja to nie jest propozycja um, przesterowania się z aktywnego stosunku do własnego życia na stosunek całkowicie bierny i pozwalający unosić się na fali tego, co nas um, prowadzi gdzieś. To, 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 to jakby ta koncepcja bierności, tak jak ją w tej chwili przedstawiłeś, ona... No tak wcale nie wygląda na Wschodzie. To jest taka bierność, która jest jednocześnie skuteczna. Czyli to jest działanie, ale w zgodzie z procesem wokół nas. Czyli to nie jest poniechanie działania, tylko to nie jest uderzanie głową ciągle o, o, o pewien mur wbrew naturze. Oczywiście, jak, jak spojrzymy na to, co się dzieje na świecie, no to. I państwa wschodu, i państwa zachodu nie realizują takiej polityki. I Chińczycy, no, dla mnie, na przykład, takim megalomańskim przykładem działania w niezgodzie z naturą rzeczy jest budowanie ogromnych tam i elektrowni wodnych, które zresztą, jak ktoś wyliczył, energia zużyta na ich zbudowanie nigdy się nie zwróci. No ale pomijając tę matematykę. No, no, to, no to to jest działanie wbrew naturze. No i Chińczycy oczywiście też słyną z tych swoich wielkich tam, czyli oni też nie słuchają, jakby, swoich filozofów. Na poziomie politycznym, na poziomie ekonomicznym dochodzą do głosu i tu i tam te same impulsy ego, moim zdaniem. Ale wracając do Twojego pytania, moim zdaniem da się te dwie rzeczy pogodzić. Tak? Czyli obserwować, Leciutko się wycofać, być obserwatorem również samego siebie, ale nie poniechać działania. Ale tym skuteczniej działać, tym skuteczniej też oszczędzać energię. No bo możemy płynąć z prądem rzeki i wykorzystać ten prąd rzeki do żeglugi, nawigacji, czy czegokolwiek, co chcemy zrealizować, a możemy uparcie. W tym swoim wielkim, nieodłącznym ego walczyć z tym problemem. Studiu ze mną nieustannie Marcin Fabiański, filozof, autor książki Zaufaj Życiu. Mówiliśmy w tej pierwszej części naszej rozmowy dużo o naturze. Ty mówiłeś o tym, żeby się dostroić do procesu życia, mówiłeś o zgodności z naturą i o tym, co to znaczy być przeciwko naturze. Chińczycy mają takie pojęcie wuwei. do tego też nawiązywałeś. A ja Cię chciałem zapytać o tę koncepcję natury, którą masz, bo to, ta koncepcja natury to jest chyba coś takiego bardzo podstawowego z jednej strony, a z drugiej strony też coś bardzo charakterystycznego dla wschodniego myślenia. W tym wschodnim myśleniu, zwłaszcza taoistycznym, zakłada się, że uczestniczymy w jakiejś całości. Pewne procesy się dzieją dookoła nas, my w tych procesach jakoś uczestniczymy, i pójście za tym, co się wydarza, jest dobre. Bo w tym, co się dzieje dookoła nas, jest jakiś kierunek właściwy, odpowiedni. Natura wie lepiej, innymi słowy. E, tak, tak by pewnie to ujęli Chińczycy. Ja nie, ja nie buduję jakiejś definicji metafizycznej albo teoretycznej teorii natury, tylko raczej w pracy z ludźmi i też w tej książce staram się pokazać się przejawy natury. Takie, takie żeby, żeby każdy mógł sobie je po, poobserwować. I mamy ich mnóstwo wokół nas, tak jak tutaj siedzimy, no to oddychamy, tak? To jest przejaw natury. Gdyby, gdyby na podstawie oddechu próbować zbudować jakąś definicję natury, to pewnie byłoby to, byłby to pewien rytmiczny ruch, tak moglibyśmy o tym powiedzieć. No ale to jest oczywiście, to są tylko słowa i teoria. Podlegamy yy, sile grawitacji w tej chwili. Mo, możemy się o tym przekonać poruszając yy, ręką. Możemy odczuć tę siłę grawitacji. Czyli w, w, w tej pracy, którą ja podejmuję z ludźmi, z, wcześniej cały czas z sobą samym, otwieram się coraz bardziej yy, na przejawy natury wokół, a jednocześnie tym, tym samym, w yy, naturalny sposób, odsuwam się do takie, od takiego... Yy, Postrzegania świata przez, tylko przez ego, które ignoruje naturę. Tak? Ego by chciało e, zawsze być potężne, ego by chciało nigdy się nie starzeć, ego by chciało, żeby, w nasze, żeby moim doświadczeniem była wyłącznie przyjemność, e, a nigdy, nigdy nic przykrego. Wszystkie te rzeczy nie są naturalne. E, w związku z tym. E, a kiedyś, prędzej czy później, odezwą się w naszym życiu. W związku z tym, im bardziej obserwujemy przejawy natury wokół nas, tym, tym spokojniej też możemy żyć w zgodzie z regułami życia. Rozumiem, że to pojęcie natury, czy ta definicja natury, którą operujesz, chcąc, nie chcąc, jakąś musisz tak. operować, oczywiście, jest bardzo szeroka. To znaczy, nie masz takiego prostego przeciwstawienia, że natura to nie wiem drzewa, las, hmm. zwierzęta, etc., hmm. a. Wszystko, co nienaturalne, to na przykład wytworzone przez człowieka. No mhm. bo jak tutaj siedzimy, to w pewnym sensie przy takim rozumieniu natury, o jakim mówisz, właściwie wszystko, co jest dookoła nas, a jest od nas niezależne, mhm. co jakoś określa nasz sposób funkcjonowania, definiuje jakoś sytuację, w której jesteśmy, w tym znaczeniu może być naturą, czyli całą przestrzenią w którą my się w jakoś wpasowujemy, mm -hmm. z którą się staramy jakoś dojść do ładu i tak dalej, i tak dalej. To zależy od stanu umysłu. To samo drzewo dla kogoś, kto przyszedł je obserwować, pobyć z nim, podotykać, nauczyć się procesów życiowych, które w nim zachodzą, poobserwować mrówki, które po nim chodzą, poobserwować, jeśli, jeśli to drzewo jest gdzieś w puszczy, że no, że jest w jakimś stadium rośnięcia, lub zanikania, lub gnicia, że tak naprawdę nie ma granic, że wyrastają z, nie, z, z niego inne rośliny, że jest tam jakaś chuba, że, że przedmiot, coś osobnego, to jest tak naprawdę koncept ludzki. Więc to samo drzewo może być zaproszeniem do tego, żeby spojrzeć na naturę, a może być całkowicie doświadczenie tego drzewa, może być całkowicie opanowane przez ego. Tak? No, to może być. Materiał na dom, tak? Mogę iść i, to, i widzieć w tym drzewie tylko coś, z czego sobie coś zbuduję, co zaraz zetnę i, i przerobię na coś innego, tak? I wtedy oczywiście nie mam z tego, to doświadczenie, to drugie doświadczenie nie uczy mnie nic o, pro, o procesie życia. W związku z tym m, trudno byłoby tak sztywno znaleźć granice i powiedzieć, że te rzeczy należą do natury, a te na przykład do kultury albo do przesądów. To, to, jak mówię o naturze, to chodzi mi bardziej o pewną wrażliwość percepcji, która albo jest nastawiona, jakby częstotliwość naszej percepcji, albo jest nastawiona na wychwytywanie naturalnego rytmu życia wszędzie, gdzie się tylko da, albo jest nastawiona na ignorowanie. Tego naturalnego, naturalnego rytmu życia. To widać w miastach wyraźnie, tak? Rytm, dawniej rytm życia był bardzo powiązany z rytmem natury, tak? Z, ze wschodem słońca, zachodem słońca, ze zmieniającymi się porami roku, no, a człowiek korporacyjny na przykład on przeżywa w sumie większość roku w jakimś innym rytmie, tak? Latem dojeżdża do pracy w klimatyzowanym aucie, a zimą w ogrzewanym aucie i ma tę samą temperaturę 22 stopnie na przykład, tak? Przebywa w tych samych pomieszczeniach dość sterylnych przez większość czasu. No i raz, raz w roku sobie wyjedzie na czasy, gdzie też żyje rytmem hotelu pięciogwiazdkowego, a nie natury wokół. W związku z tym kwestia percepcji, kwestia wyboru Kwestia pewnego rodzaju rozwijania świadomego pewnej wrażliwości, lub nie. Są takie filozofie i takie postawy, powiedziałbym fundamentalnie przeciwne temu postrzeganiu natury, o jakim mówisz. Mhm. Raczej akcentujące to, że cały wysiłek cywilizacji, kultury. To jest wysiłek wyzwolenia się ze świata natury, właśnie ucieczki od świata natury i takiego ustawienia się w opozycji, ale niekoniecznie takiej, która zakłada od razu te klimatyzowane pomieszczenia i takie kompletne zamknięcie się w sferze ego. Przypominam sobie taki fragment jednej z moich ulubionych książek kwintetu awiniońskiego Lorenza Durela, gdzie występuje nauczyciel gnostycki Akkad, który w wtajemnicza głównych bohaterów w bardzo specyficzną formę gnozy, którą sam wyznaje, ale czymś takim, co łączy Akkada z innymi gnostycyzmami jest właśnie wizja rzeczywistości tej stworzonej no właśnie naturalnej. Jest taki długi monolog, w którym on opisuje świat natury właśnie, czy przyrodę jako teren takiego kompletnego bezsensu okrucieństwa czegoś co w czym dominuje taki proces wzajemnego zjadania się pożerania często właśnie w sposób niezwykle okrutny pokazuje też takie ogromne obszary bezwładu, które w świecie natury są. Takiego bezsensu, takiego właśnie mielenia i marnotrawienia i siły i energii przez różne gatunki, które w jakichś tam zazwyczaj stosunkach niezbyt sympatycznych ze sobą pozostają. Była jeszcze taka jedna książka bardzo ciekawa w Polsce wydana Annie Dillard, pielgrzym na Tinker Creek, która była też takim opisem przyrody. Właśnie była to opowieść kobiety, która jedzie do tego takiego właśnie świata Kompletnie nieskażonego cywilizacją, chce tam się złączyć z naturą, przyrodą i opisuje właśnie świat taki kompletnie chaotyczny, w gruncie czy bezsensowny, taki, który ją przeraża. Mhm. Widzisz też takie obszary w naturze? Widzisz to całe okrucieństwo, ten bezwład, ten chaos? Wydaje mi się, że takie widzenie natury i taka charakterystyka, jako czegoś, co jest okrutne, chaotyczne i bezwładne, to jest. Czysta projekcja. To jest projekcja tego, co nam się wydaje, że jest porządkiem, na to coś, co, no, co wtedy ze siłą rzeczy postrzegamy jako chaos. Tyle miałbym na powiedzenia, ale nie jest to jakiś, to, to nie jest jakiś dla mnie punkt sporu, czy, czy, czy doktrynalnego trwania przy jednym stanowisku. To, co ja w tej książce i w, w tym, co robię, proponuję, to jest, spróbu, pro, pro, proponuję ludziom, żeby spróbowali na tyle, na ile się da realistycznie, Popostrzegać tę naturę, popostrzegać jej rytm i zobaczyć, czy, czy, czy nauczenie się tego rytmu, czy próba zrozumienia go jakoś wzbogaca nasze życie. Nie tylko w takim sensie, że jesteśmy spokojniejsi, że, to, że to, te nasze neurozy nie są takie wybujałe, że nie żyjemy tak bardzo opowieściami w naszej głowie, które mogą nas zaciągnąć w dowolne miejsce emocjonalne bez naszej wiedzy i bez naszej zgody. A tak jest ale również po to, żeby, żeby dostrzec pewien rodzaj piękna. Ale to, to znowu jest chyba kwestia trochę podejścia. No bo możemy się bać tej natury. Ja wróciłem niedawno z Tajlandii, tam spędziłem trochę czasu w dżungli. No i ta dżungla, oczywiście w ludzkim mniemaniu ona jest okrutna. Tam wszystko się zjada ciągle, bez przerwy, nawzajem. Tylko tylko to nie znaczy, że od tej dżungli nie nauczymy się czegoś. Takie zwykłe słuchanie, cykat, które gdzieś tam podnoszą głos, jednocześnie jak na zawołanie, i potem zaczynają tę swoją piosenkę, ona dochodzi do jakiegoś apogeum, potem opada jak na zawołanie, uczy, no, uczy pewnych rzeczy, uczy tego, że jest pewien rytm. Przekonuje, że każda z, każdy, każdy z tych poszczególnych owadów nie jest osobnym bytem. Tak? One, one są pewną całością, że nasze wyobrażenie, że skóra albo um, um, jakaś zewnętrzna powłoka dowolnej istoty jest jej granicą, niekoniecznie z tym, co, co natura pokazuje. Więc y, y, no. Mogę sobie wyobrazić ten, ten lęk, to widzenie, to, to widzenie natury jako okrutnego chaosu, ale wydaje mi się, że wynika, takie widzenie wynika z, z projekcji. To wszystko, o czym mówisz i o czym piszesz, ma taki silny wymiar praktyczny także. Mówisz często zresztą w tej rozmowie także, że. W gruncie rzeczy chodzi Ci o pewnego typu doświadczenie w większym stopniu niż o zbudowanie jakiejś bardzo spójnej koncepcji teoretycznej. Jak się w takie doświadczenie wchodzi już na takim, mhm. na takiej bardzo, praktycznej, na takim bardzo praktycznym poziomie? Jest, różne szkoły filozofii, praktyki filozoficznej wytworzyły całe arsenały narzędzi, które temu, temu służą. Jak patrzymy na wschód, no to jest głównie to, co nazywamy medytacją. Medytacja prawidłowo przeprowadzona to jest właśnie dostrojenie do procesu życia. Jak poczytamy sobie na przykład kanon palijski, czyli taki zbiór, zbiór pism, gdzie są zachowane prawdopodobnie najwcześniejsze nauki Buddy, to, to on mówi o damach, on mówi o prawie natury, które musimy zrozumieć. Czyli nie musimy równać do jakiegoś ideału konceptu. Nie, nie musimy zostawać świętymi albo doskonałymi kulturowo, według jakiegoś wyobrażenia, jednostkami. Tylko musimy zrozumieć. Tam na wschodzie mądrość i moralność to są dwie strony tej samej monety. Zrozumienie Procesu, procesu natury, powoduje to, że już nie mamy ochoty przeciwko niemu występować, powoduje to, że w naturalny, spontaniczny sposób, bez setek zakazów i nakazów, jesteśmy też dobrzy. Zresztą na Zachodzie, jak spojrzymy na, na, na szko, szkoły starożytne, choćby stoicką, też tam też tak jest. Tam jest to pojęcie oikeiosis na przykład. Które jest tłumaczone różnie na nasze zachodnie języki. Mówię tu głównie na angielskim, bo tę literaturę czytam. No ale jednym z tłumaczeń jest właśnie dostrojenie, e, albo z, zgoda na, albo bycie z, e, z procesem życia. To jest, bo jeszcze chciałbym pozostać przy tej mm. kwestii czystej praktyczności. Mm -hmm. To dostrajanie to jest na przykład medytacja, mhm. to jest pewnego rodzaju kontemplacja, autorefleksja, mhm. introspekcja, jak mówiłeś. Wszystkie te metody. To jest medytacja, ale um, jak myślimy medytację, to wyobrażamy sobie jakąś postać ze skrzyżowanymi nogami, która siedzi, i najczęściej właśnie myślimy, że ona odcina się od wszystkiego. Ale, I oczywiście są takie formy medytacji, ale ta medytacja, której ja między innymi stosuję na sobie i próbuję nauczać, polega na tym, żeby utrzymywać pewien rodzaj dbania o świadomość w życiu codziennym. Nie ma nic wspólnego z żadną pozycją ani z żadną bardzo konkretną techniką. Więc... To Jest taka medytacja 24 godziny na dobę, tak, trochę? Trochę tak. Tutaj oczywiście operujemy sobie tym pojęciem uważność, tak, które stało się jakby jednym z kluczowych w różnych nurtach też psychoterapii. No i oczywiście samo w sobie, no i też nauka pokazuje, że utrzymywanie uważności ma dobroczynny wpływ na nasze ciało i nasz umysł. Więc no, uważność jest czymś takim, z czym można pracować bez względu na bez względu na pozycję ciała. Techniki medytacyjne rozumiem jako, medytacja jest na przykład wtedy, kiedy myśli, które przepływają, przepływają w tym moim wewnętrznym krajobrazie, kiedy je postrzegam jakby od zewnątrz, kiedy postrzegam je jako przedmioty tego krajobrazu, a nie identyfikuję się z opowieściami, które te myśli sobą niosą. No to jest stan między zatopieniem w myślach a stanem medytacyjny. No i oczywiście nie trzeba siedzieć ze skrzyżowanymi nogami, żeby przyjąć tę optykę. Medytacja jest wtedy, kiedy yy, yy, najprościej mówiąc nie mam pragnień. Yy, to, ja wiem, że to brzmi jako jakieś zadanie <asz yapy> <gryårt> <grytering> <gry <obsolete> bardzo trudne, ale w pragnlia. takim bardzo takim chwilowym przeżyciu, to się nam zdarza. Zdarza się, że przeżywamy tak, na przykład takie piękno, że nie chcemy nic więcej. Oczywiście natychmiast uruchamiają się te wszystkie procesy mentalne, że na przykład chcemy zachować to piękno, żeby, żeby, nigdy, żeby nigdy już nie wrócić do, do jakichś nudnych, ponurych czy brzydkich stanów. No i wtedy wkrada się niepokój, wtedy już to, to już nie jest medytacyjny stan, tylko stan bez pragnień, tylko to już jest stan z pragnieniem. Ale przy pewnej praktyce mo można stworzyć takie warunki we własnym umyśle, żeby. Ten stan świadomości niepragnącej sam się pojawiał coraz częściej. I to, to nazywam medytacją. I jeśli nie pragniemy, to wtedy siłą rzeczy obserwujemy. To wtedy siłą rzeczy dopiero wtedy widzimy niuanse tego procesu życia, który się, który się wlewa w nas, który jest, którym jesteśmy my. Tak? Ale ponieważ nie chcemy nic zmieniać w naszym doświadczeniu, to widzimy to doświadczenie takie, jakie jest. Jak chcemy coś zmieniać, to, to natychmiast zakładamy pewne okulary na nasz aparat poznawczy i, i tego doświadczenia nie widzimy. Te wszystkie techniki, o których mówiłeś, kontemplacja, kontemplacje stoickie, takie jak wyobrażenie sobie nieskończoności czasu, wyobrażenie sobie małości ludz, ludzkich istot, tak, Marek Aureliusz mówił, Wyobraź sobie, jakobyś był gdzieś patrzył na cały ten świat z góry, tak i widział te małe mróweczki, które walczą ze sobą, rozwodzą się żenią, urządzają swoje pogrzeby, bitwy, zdrady i cokolwiek tam urządzają. No i spójrz z tej perspektywy i zobacz, jakie znaczenie te małe, codzienne neurozy mają wobec tego potężnego procesu życia. To jest rodzaj kontemplacji, na przykład, czyli medytacja, kontemplacja, czyli użycie pewnego wyobrażenia. Ale też krytyczne myślenie, też takie techniki bardzo kognitywne, które być może byśmy dzisiaj zaliczyli do, do racjonalnego myślenia, do, do, do terapii do terapii poznawczych czyli oddzielanie, analiza, analiza życia, ale analiza nakierowana na to, żeby, żeby uciec trochę od różnych historii i opowieści. Uwarunkowań i przesądów, które bez przerwy zasysamy. Jak to się ma do Kwestii religijności. Bo mm -hmm. dużo mówisz o buddyzmie, mm -hmm. właśnie. No, buddyzm to jest religia. Taoizm, czy to jest religia, znaczy, czy bardziej system religijny? Nie, znaczy, moim zdaniem, buddyzm nie jest religią. Znaczy, jest religią, bo w sensie takim, że są przejawy religijne buddyzmu. Natomiast, jak, tak jak ja czytam przynajmniej te pierwotne, przetłumaczone znowu na angielski, pisma paliskie, to tam nie ma elementów religijnych. Tam nie ma bóstwa żadnego, do którego należy się modlić. Tam nie ma żadnej magii, tam nie ma żadnych cudów, które mają nam załatwić zbawienie. Tam nie ma żadnej instytucji, która ma nam pomóc w tym zbawieniu, tylko tam jest ciągła zachęta wyrażana przez Buddę, żeby od rana do wieczora obserwować życie, które się toczy wokół nas. Dla mnie Buddha był dużo bardziej filozofem niż założycielem religii. Był filozofem praktykiem w tym sensie, że no szukał mądrości i szukał szczęścia. No ale oczywiście jedziemy do Tajlandii, choćby tej, no i widzimy tam przejawy religijności. Widzimy tych tajów, którzy dają pieniądze czy kłaniają się bez przerwy w nadziei na to, że się odrodzą w niebie. Tak? No, no, ale, no ale Budda nie nauczał damy, czyli swoich nauk, po to, żeby ludzie się odradzali w niebie. tak? Czy... Rozumiem, że bierzesz z tego pewien ekstrakt, pewną esencję, która jest... W zasadzie nie religijna, tylko jest mhm. pewną praktyczną filozofią, czy filozofią umysłu raczej, mhm. a nie tę całą sferę, która w mniej lub bardziej ludowych formach religijnych się później Wydaje rozwinęła. Mi się, że, że wszędzie jest pewne napięcie między religią a filozofią, widzimy je w naszym życiu, tak? W Polsce. No i tutaj zdecydowanie jestem po stronie fil filozofii, em empirycznego, racjonalnego doświadczenia rzeczywistości, a nie wiary w dogmaty. No to tutaj zdecydowanie się podpisuję obiema rękoma. Bardzo dziękuję. Marcin Fabiański, nie, bardzo dziękuję. filozof, publicysta, autor książki Zaufaj życiu, nie zakochuj się w przelatującym wróblu był państwa. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie. Zapowiadałem, że będzie w studiu Kinga Dunin, ale okazało się, że niestety ze względu na nagłe okoliczności nie mogła dotrzeć do nas do studia, więc Postaram się Państwu opowiedzieć pokrótce o czym z Kingą Dunin chciałem rozmawiać, a tę rozmowę z nią jeszcze odbędziemy, ale no, w innym terminie, może za tydzień, może za dwa tygodnie, to się jeszcze okaże. No więc planowałem taką z Kingą Dunin rozmowę o depresji, bo troszkę się wymieniliśmy tekstami w dzienniku opinii na temat właśnie depresji. Kinga się nie zgadzała z Moim poglądem, takim wyrażonym za pośrednictwem poniekąd recenzji, jednej recenzji, jednego wywiadu z Jonathanem Rottenbergiem. To jest amerykański psycholog specjalizujący się w psychologii emocji, profesor psychologii. Który niedawno opublikował bardzo ciekawą książkę, z wielu względów ciekawą, także dla mnie, bo ja się tym tematem interesuję i się nim zajmowałem przez długi czas, poświęconą właśnie depresji. Ona jest, ona jest przez to ciekawa, że. Paradoksalnie, ktoś, kto funkcjonuje w takim mainstreamie akademickim, ktoś, kto jest akademickim, psychologiem, można powiedzieć, stosującym się rygorystycznie do wszystkich reguł metodologii naukowej, publikuje książkę, w której kompletnie wywraca do góry nogami nasz sposób myślenia, czy w każdym razie sposób myślenia dominujący w jego środowisku na temat właśnie tego, czym Depresja jest tym takim bardzo podstawowym i powszechnie obowiązującym w środowisku, zarówno naukowych psychologów, jak i zwłaszcza lekarzy psychiatrów, paradygmatem czy modelem myślenia o depresji jest model medyczny. W ogóle w odniesieniu do bardzo wielu zjawisk, takich zjawisk spogranicza dotyczących zachowań, nastrojów, pewnego typu poglądów, co najmniej od 100 lat model medyczny bywa stosowany, bywa wykorzystywany. Przez pryzmat właśnie modelu medycznego postrzega się rozmaite zjawiska czy rozmaite stany, w których znajduje się umysł człowieka. Tu oczywiście myślę o rozwijającej się, zwłaszcza w XX wieku, bardzo, bardzo, bardzo intensywnie psychiatrii. Powszechnie się w psychiatrii przyjmuje Wszystkie klasyfikacje psychiatryczne, znaczy dwie główne. Klasyfikacja ICD-10 oraz niedawno opublikowana DSM-5. ICD-10 to jest klasyfikacja europejska, DSM-5 to jest klasyfikacja amerykańska. To są pewnego typu instruktażowe spisy zaburzeń psychicznych, które, na podstawie których lekarz-psychiatra wystawia diagnozę i które także są podstawą do przepisywania konkretnych leków które się kojarzy czy łączy z poszczególnymi zaburzeniami. No więc oba te, obie te klasyfikacje ustawiają depresję jako, czy mówią oczywiście w sposób bardziej uogólniony o zaburzeniach depresyjnych, czy o zespołach pewnego typu objawów, bo obie te klasyfikacje są objawowe przede wszystkim w odniesieniu do zdrowia psychicznego. Nie mówi się już właściwie o tak substancjalnie pojmowanych chorobach psychicznych, mówi się o zespołach objawów, o tym, że Lekarz stawia diagnozę na podstawie no, analizy rozmaitych objawów, które zdradza pacjent. Nie szuka jakiegoś jednego podstawowego podłoża, nie szuka jakiejś jednej konkretnej choroby, bo zaburzenia psychiczne są wielopostaciowe są, można powiedzieć, nawet w pewnym sensie mgławicowe. W związku z tym, nic tutaj takiego bardzo silnego, konkretnego, co byłoby jednostką chorobową. Odnaleźć nie sposób, natomiast można kojarzyć ze sobą i rozpoznawać pewnego typu symptomy czy zespół objawów. W, każdym z tych, w każdej z tych klasyfikacji depresja występuje jako zaburzenie, występuje jako zaburzenie chorobowe. Postrzega się ją właśnie jako, jako coś, co jest przeciwne stanu zdrowia, stanowi zdrowia. Jonathan Rotenberg, który którego książka nosi tytuł The Depths, The Evolutionary Origins of the Depression Epidemic, czyli głębie, ewolucyjne korzenie epidemii depresji, mówi na samym początku swojej książki, że depresji za zaburzenie czy za chorobę w ogóle nie uważa, i jego zdaniem ten taki medyczny model, psychiatryczny model jest do zrozumienia tego zjawiska nieadekwatny. Nie daje ten model, zdaniem Rottenberga, przede wszystkim narzędzi do tego, żeby zrozumieć, skąd w XX wieku tak silna epidemia depresji. Dlaczego akurat w XX wieku depresja zbiera tak ogromne żniwo? Dlaczego cierpią na nią? Miliony ludzi, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej. Otóż jego zdaniem, jeżeli założymy, że depresja jest po prostu chorobą, zaburzeniem związanym, tak jak to się dzisiaj w dzisiejszej psychiatrii, psychiatrii powiada, z niewłaściwym poziomem pewnego typu neuroprzekaźników w mózgu, w szczególności serotoniny, bo tą podstawową medyczną czy psychiatryczną teorią dotyczącą źródeł depresji jest teoria mówiąca o tym, że jest to zaburzenie poziomu serotoniny. No więc jeżeli się przyjmie ten punkt widzenia, który w tym sensie, o czym też Rothenberg pisze, jest arbitralny, że nie ma żadnych obiektywnych testów organicznych pozwalających zmierzyć poziom serotoniny w mózgu. Kiedy przychodzimy do lekarza psychiatry, nie przeprowadza on żadnego badania na kształt badania krwi, na przykład, co byłoby skądinąd na miejscu, jeśli rzeczywiście chodziłoby o proste zaburzenie poziomu jakiegoś przekaźnika w mózgu. Otóż nic takiego się u psychiatry nie dzieje. Psychiatra zaczyna z nami rozmawiać, pyta nas o to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób rzeczywistość przeżywamy. Oczywiście rozpatruje cały kontekst naszego społecznego funkcjonowania, przede wszystkim w kontekście naszej zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, naszej zdolności do tego do, nie wiem, życia rodzinnego, na przykład, naszych relacji z, innym, z innymi ludźmi. O to wszystko nas pyta, ale nie przeprowadza żadnego obiektywnego testu mającego zbadać poziom czegokolwiek w naszym organizmie. Żaden taki test nie powstał, nie dlatego, że ktoś nie chciał, żeby tego typu narzędzie znalazło się w asortymencie lekarzy psychiatrów, ale po prostu dlatego, że ten poziom, odpowiedni poziom serotoniny w mózgu jest niemierzalny. Nie da się tego zmierzyć. Nie ma żadnej skali, która by pokazywała, jaki poziom jest odpowiedni, a jaki nie jest. Więc Rottenberg mówi, jeżeli mówimy o zaburzeniach czy o chorobach w takim rozumieniu medycznym właśnie, no to powinniśmy mieć jakiś punkt odniesienia, który byłby realnie organiczny, który był, wiązałby się z możliwością przeprowadzenia jakiegoś obiektywnego testu, tak jak w przypadku wszystkich innych schorzeń, łącznie ze schorzeniami układu nerwowego, ośrodkowego układu nerwowego, które również dają objawy klasyfikowane jako objawy psychiatryczne, na przykład choroba Alzheimera jest, no jest takim sztandarowym przykładem właśnie Rottenberga, który powiada, owszem są to bardzo poważne zaburzenia w... W zachowaniu, w percepcji, w sposobie postrzegania siebie, w funkcjonowaniu pamięci, rzecz jasna, no ale da się przeprowadzić um, obiektywny test, który stwierdzi, czy, to, czy, czy ta choroba w danym organizmie występuje, czy nie. W przypadku depresji niczego takiego mówi Rotenberg nie ma. I to, że nie ma takiego korelatu organicznego czy korelatu cielesnego, jak mówi Jonathan Rotenberg, no, niesie ze sobą ogromne konsekwencje, jest bardzo brzemienne w skutki, bo już samo to no, w jakimś sensie zmienia, reweluje nasz sposób myślenia o tym zjawisku. To jest pewnego typu argumentacja, ta wstępna argumentacja Jonathana Rotenberga jest argumentacją nienową. Tego typu krytykę, no, psychiatrycznego pojmowania nie tylko depresji, ale w ogóle wszystkich zaburzeń psychicznych, przeprowadził bardzo ciekawy, bardzo kontrowersyjny enfant terrible xx psychiatrii i filozofii, Tomasz Sas, zmarły niedawno, przed dwoma laty, psychoanalityk, psychiatra, wykształcony pochodzenia węgierskiego, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych który wstrząsnął posadami dyscypliny, którą sam z powodzeniem przez wiele lat uprawiał. W 1960 roku tymi posadami wstrząsnął, publikując znakomitą zresztą, choć niezwykle zadziorną i taką rewolucyjną w jego przekonaniu książkę The Myth of Mental Illness, czyli mit choroby psychicznej. Ta publikacja wywołała falę dyskusji, krytyk. Była też jedną z, choć jej przesłanie było bardzo radykalne, bo jej przesłanie brzmiało: nic takiego jak choroba psychiczna nie istnieje. Istnieją tylko pewne zachowania ludzkie, czy pewne poglądy ludzkie, które są w danej kulturze nieaprobowane i takie, które są aprobowane. Te, które są nieaprobowane, są na różny sposób. Eliminowane z praktyki społecznej czy z funkcjonowania społecznego. Jednym z, ze sposobów eliminowania czy jednostek, czy pewnych zachowań z przestrzeni społecznej jest system penitencjarny. Innym według Sasa jest psychiatria, właśnie, którą postrzega jako dyscyplinę w sposób nieuprawniony, zagarniającą te obszary, które medycynie w żaden sposób nie przynależą. No właśnie obszary zachowań, poglądów, przekonań. I, 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 I wszystkiego innego, co się jeszcze z ekspresją swoich poglądów, czy też ekspresją pewnych nader ekscentrycznych, często przekonań łączy. To było bardzo, jak powiedziałem, radykalne przesłanie, dlatego że kompletnie nie brało pod uwagę jednej bardzo istotnej kwestii, która, którą. Wielokrotnie podnoszono w rozmaitych dyskusjach z Sasem, który był do dyskusji zawsze bardzo chętny i był bardzo miłym, sympatycznym panem, dyskutantem, który zawsze chętnie z każdym porozmawiał, choć drapieżne bardzo były jego teksty. Ale powiadano mu zawsze tak, że czymś, czego on kompletnie rzeczywiście w tej swojej analizie nie bierze, nie bierze pod uwagę, jest doświadczenie wewnętrzne. Jest po prostu doświadczenie osób, które z rozmaitymi psychicznymi problemami czy cierpieniami się stykają. I dla których jest to często doświadczenie niezwykle dotkliwe, trudne, bolesne. Także takie, które jest kompletnie od nich niezależne. W światopoglądzie Sasa, który był skądinąd libertynem, jeżeli chodzi o sferę obyczajową, takim człowiekiem, który właściwie wszystko dopuszczał, wszystkie zachowania były dla niego no, takimi zachowaniami, nazwijmy to, akceptowalnymi. Poza tymi, oczywiście, który, które były źródłem jakiegoś dyskomfortu czy cierpienia dla innych, był też libertarianinem do tego swojego libertyństwa, który twierdził, że człowiek jest jednostką absolutnie wolną, sam za siebie odpowiada, sam o sobie decyduje. Można właściwie wszystko pod warunkiem, że będziemy stosowali znaną zasadę przez Friedricha von Hayeka bodajże w ten sposób sformułowaną, że mianowicie granice, granica mojego nosa wy, wy, wyznacza granicę twojej pięści. Otóż w optyce, w optyce Sasa właściwie coś takiego jak doświadczenie wewnętrzne w ogóle nie istniało. Nie było dla niego... W tym sensie był on podobny behawiorystom, takim psychologom. Przedstawicielom nurtu w XX wieku dość popularnego, który powiadał, są tylko zachowania, nie ma właściwie czegoś takiego jak doświadczenie wewnętrzne, w ogóle nas to nie interesuje. Jedyne, do czego mamy dostęp, to ludzkie zachowania. Możemy widzieć, jak ludzie się zachowują, nie możemy wiedzieć, czego doświadczają, co czują i czego myślą, więc uznajemy, że tego w ogóle nie ma. W tej optyce Shasha, Sasa przepraszam, było dość podobnie. Dla niego istniały wyłącznie zachowania. Doświadczenie wewnętrzne kompletnie go nie interesowało, to czy ktoś cierpi, czy nie cierpi. Nie miało dla niego żadnej no, takiej substancjalnej jakości. Było to raczej, była to raczej według niego format prowadzenia pewnego typu gry z otoczeniem, właśnie poprzez jakieś zachowania albo aprobowane, albo nieaprobowane. Natomiast to, co było bardzo wartościowe w książce Sasa, to dzięki czemu ona rzeczywiście stała się, mimo swojego charakteru takiego dość outsiderskiego i takiego uderzającego bardzo silnie w przekonania, dominujące także w nauce jemu współczesnej. Otóż to, co było rzeczywiście niezwykle wartościowe i to, co było także wartościowe w innych książkach Sasa, równie radykalnych jak Mito of Mental Illness, a być może nawet jeszcze bardziej radykalnych, to cała krytyka społeczna systemu funkcjonowania szpitali psychiatrycznych, tego, jak realne, realnie wygląda podmiotowość pacjenta w szpitalach psychiatrycznych. Sas współpracował z wieloma socjologami. Także filozofami, psychiatrami, którzy się zajmowali krytyką tego systemu, który wiązał się bardzo często ze stosowaniem przemocy wobec ludzi, z przetrzymywaniem ich w szpitalach psychiatrycznych i leczeniem ich bez ich zgody itd. Tak tak to były takie mniej więcej realia jak na filmie Lot nad kółkuczym czym gniazdem, jeśli Państwo pamiętają. Tak, tak mniej więcej ta rzeczywistość wówczas wyglądała. Więc to, co było naprawdę bardzo istotne i rewolucyjne w całym tym przesłaniu SASA, to no, całkowita e, krytyka tego systemu, uznawanego w sposób milczący za system dobrze funkcjonujący, do którego nie ma żadnych zastrzeżeń. A co za tym idzie, e, no takie, taka odwilż, która w psychiatrii, zwłaszcza w psychiatrii amerykańskiej, e, po tych e, wielu kampaniach SASA zapanowała, to że dzisiaj e, te systemy wyglądają zupełnie inaczej. To, że podmiotowość pacjentów psychiatrycznych jest zupełnie inna niż była kiedyś, to zawdzięczamy między innymi SASowi. W... Zrobiłem tę długą dygresję na temat SASA, żeby pokazać pewnego typu pokrewieństwo, ale też i wskazać na liczne różnice, które dzielą głównego bohatera naszej dzisiejszej audycji, czyli Jonathana Rotenberga, od. Sasa, właśnie, bo choć ta krytyka społeczna czy krytyka socjologiczna, powiedzmy, yy, ale także jakaś metodologiczna krytyka samego pojęcia choroby psychicznej czy zaburzenia stosowanego w, w wąskim sensie wyłącznie do depresji w przypadku Rotenberga, choć ta krytyka jest dość podobna, to jednak dla Rotenberga kwestia doświadczenia wewnętrznego czy przeżycia czy cierpienia jest fundamentalna. I krytykując model medyczny czy powiadając, że depresja nie jest chorobą, on absolutnie ani w swojej książce, ani w licznych wywiadach, których po publikacji tej książki udziela, więc to, że za mówiąc, że depresja nie jest chorobą, on nie ma na myśli tego, że nie jest cierpieniem, często cierpieniem paraliżującym, dojmującym, będącym przyczyną samobójstw. Bo depresja jest jednym z najważniejszych czynników w przypadku oceny prawdopodobieństwa samobójstwa, więc depresja w tym sensie jest, jest czymś śmiertelnym, czym, czymś, co do śmierci może prowadzić. Otóż tego w żaden sposób nie neguje Rottenberg, nie próbuje tego wywrócić do góry nogami, nie próbuje tak jak Sas kwalifikować wszystkich cierpiących na zaburzenia psychiczne ludzi jako manipulatorów, bo to była ostatecznie teza Tomasza Sasa. Natomiast Natomiast Powiada, w krótkich i prostych słowach, że doświadczenie jest, jest dojmujące, jest cierpieniem, ale nie jest chorobą w rozumieniu medycznym. Jego analiza, i to jest też ciekawe, korzysta w bardzo dużym stopniu z dokonań psychologii ewolucyjnej. Rotenberg jest takim klasycznym ewolucjonistą, psychologiem ewolucyjnym, w tym sensie blisko mu także do współczesnej neuronauki. Myślę, że doskonale dogadałby się z doktorem Pawłem Boguszewskim, który jest naszym tutaj stałym gościem. Dzisiaj go nie ma, bo musiał zrobić sobie trochę wolnego. Czasem człowiek chce mieć niedzielę wolną, więc oczywiście ustaliliśmy z doktorem Boguszewskim, że, że przy, pojawi się w naszym studiu za tydzień i może też poruszę z nim tą, tą sprawę. Otóż Rotenberg wychodząc od psychologii ewolucyjnej i od tego ewolucjonistycznego paradygmatu poszukującego źródeł tego, co się z nami dzieje no w pewnych mechanizmach, sensownych mechanizmach ewolucyjnych powiada, że nie sposób zrozumieć zjawiska depresji bez odniesienia, bez odniesienia go do samego systemu systemu odpowiadającego za tworzenie się nastrojów, że nastro nastrojologia innymi słowy jest nauką, która w taki bardzo kompleksowy sposób bierze pod uwagę zjawisko depresji i bez nastrojo nastrojologii nie sposób samej depresji rozpatrywać w takim oderwaniu od tego, co wpływa na kształtowanie się naszego nastroju, oraz jakiego typu funkcje nastrój w naszym umyśle, czy w naszej psychice, w działaniu naszej psychiki spełnia. Rottenberg powiada, że nastroje i w ogóle emocje to są przede wszystkim takie jakości naszego doświadczenia, które są pewnego typu komunikatami, że funkcja nastroju, funkcja emocji jest funkcją komunikacyjną. Nastrój informuje nas o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji, informuje nas o tym, co się z nami w danym momencie dzieje. Emocje również są reakcjami na to, co nas spotyka, służą jako bardzo istotne czynniki pomagające czy współtworzące, na przykład, system motywacji odpowiadający, odpowiadający za nasze działanie. On podaje w tej książce bardzo wiele przykładów, takich przykładów ze świata przyrody, które pokazują w jaki sposób, taki, na takich bardzo prostych przykładach, pokazują w jaki sposób emocje w naszym umyśle funkcjonują, w jaki sposób działają, w jaki sposób wpływają na to, co robimy i determinują, określają kierunek naszego działania. Jednym z takich sztandarowych przykładów, który się tam wielokrotnie pojawia, jest przykład niedźwiedzia, który łowi rybę w strumieniu. Jest piękny dzień, mnóstwo ryb pływa, niedźwiedź z pełnym zapałem zabiera się do tej czynności. A druga sytuacja to. Dzień ciemny, niedźwiedź już bardzo głodny i zmęczony, w strumieniu nie ma żadnej ryby, a on dalej zapamiętale te ryby próbuje złowić. Otóż powiada Rothenberg rolą nastroju czy rolą emocji, bo oczywiście niedźwiedź wpadnie w zły nastrój, kiedy nie będzie mógł ryby złapać przez długi czas, jest właśnie na przykład powstrzymanie nas od pewnych działań, czy też zmotywowanie nas do tego, żeby te działania prowadzić w sposób bardziej intensywny. Cały system odpowiedzialny za nastrój jest w istocie systemem determinującym, określającym, fundującym nasze reakcje, naszą motywację, naszą, naszą wizję rzeczywistości, wizję siebie. Nastroje, w tym sensie, mówi Rothenberg, spełniają funkcję ostrzegawczą, ale też spełniają funkcję orientującą w świecie. I dopiero w momencie, kiedy ustawimy sobie tę sprawę w taki sposób, Możemy się zastanowić, jak postrzegamy emocje negatywne czy nastroje negatywne we współczesnej kulturze. Rotenberg stawia tezę, że we współczesnej kulturze kompletnie nie umiemy obchodzić się z emocjami negatywnymi. Przestaliśmy rozumieć emocje negatywne, przestaliśmy rozumieć negatywne nastroje, przestaliśmy rozumieć ich funkcje. Jedyną naszą reakcją, oczywiście w grubszym uogólnieniu teraz mówimy, jedyną naszą reakcją wobec tego typu nastroju jest. Próba zniwelowania go. Chcemy, innymi słowy, żebyśmy się czuli dobrze, nie chcemy czuć się źle, i jest to podstawowa motywacja, która stoi także za poszerzeniem, takim ogromnym poszerzeniem się pola oddziaływania psychiatrii, która, według Rottenberga, ale też innych socjologów badających, tak zwane zjawisko medykalizacji rozmaitych emocji, zachowań, działań. Otóż Poszerzenie tego pola i zmedykalizowanie coraz to, czy medykalizowanie coraz to kolejnych stanów, nastrojów, emocji jako no właśnie patologicznych, niewłaściwych, wymagających w każdym razie leczenia. No jest jakąś bardzo taką wyrazistą konsekwencją tego sposobu myślenia, który on krytykuje. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie i niestety tylko Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, bo nie mam gościa, który miał być. Pozdrawiam serdecznie Kingę Dunin. Mam nadzieję, że będzie wkrótce okazja, żeby porozmawiać o depresji, a ja na razie wprowadzam dalej w temat, który mam nadzieję w rozmowie z Kingą nam się uda poruszyć mówiłem o, o książce Jonathana Rotenberga The Depths The Evolutionary Origins of Depression Epidemic i o tym, co pisał w niej Rotenberg na temat nastrojów oraz informacyjnej czy adaptacyjnej funkcji nastrojów, bo, jak mówiłem, Rothenberg jest przekonanym i bardzo konsekwentnym psychologiem ewolucyjnym, który właśnie w mechanizmach ewolucyjnych szuka źródeł rozmaitych nastrojów, emocji, także emocji negatywnych, którym przypisuje bardzo istotną rolę a którego zdaniem w dzisiejszej kulturze w sposób przeciwny temu wszystkiemu co dla nas ewolucja wypracowała bywają odsądzane od czci i wiary bywają uznawane za coś czego być nie powinno i coś czego należy się za wszelką cenę pozbyć najlepiej chodząc do lekarza i przyjmując rozmaite środki przy czym tu znowu pewnego typu zastrzeżenie, proszę nie rozpatrywać Jonathana Rottenberga jako radykała, który na podobieństwo Tomasa Sasa uważa, że jakakolwiek interwencja farmakologiczna w przypadku dotkliwego, psychicznego czy psychologicznego cierpienia jest nieuprawniona i nie należy tego robić. Przeciwnie, on uważa, że w momencie, kiedy to cierpienie jest tak dojmujące, tak trudne, że kompletnie paraliżuje, to farmakoterapia jak najbardziej. Jest wskazana, nie prowadzi takiej frontalnej, radykalnej, poniekąd w jakimś sensie również oderwanej od rzeczywistości y, krytyki, jak, y, jak na przykład wspomniany przeze mnie SAS. Otóż y, ta sytuacja kulturowa ta, y, y, to odcięcie całkowite od. Y, tego wszystkiego, co realnie wartościowe w trudnych emocjach, czy trudnych doświadczeniach, czy w obniżonym nastroju, który oczywiście stanowi pewnego typu kontinuum, może przejawiać się w formie delikatnej handry, może przejawiać się w formie stanu, w którym człowiek jest po prostu uwięziony w doświadczeniu ciężkiej depresji, nie jest w stanie nawet wstać z łóżka. Ale Rottenberg powiada, we wszystkie te stany, od handry po ciężką, ciemną. Dławiącą, głęboką depresję, zaangażowany jest w gruncie rzeczy ten sam system. Te same czynniki decydują o każdej odmianie obniżonego nastroju. No i nie można zrozumieć tego właśnie, jakiego typu mechanizm tutaj działa, jeżeli się nie weźmie pod uwagę całościowego obrazu funkcjonowania człowieka w jego środowisku. Ta krytyka kulturowa, jest o tyle istotna w książce Rotenberga, że on tam stawia taką dość yy, osobliwą, choć w jakimś stopniu też dość oczywistą tezę, że mianowicie współczesna cywilizacja stworzyła dla ludzi takie warunki w tak krótkim czasie, że poniekąd ewolucja nie była w stanie za nimi nadążyć, że... Yy, ten skok cywilizacyjny, który, którego jesteśmy świadkami, taki skok cywilizacyjny oczywiście trwający tysiące lat, ale nawet biorąc pod uwagę skok cywilizacyjny z lat ostatnich 30-40 mniej więcej, jest w stosunku do tego, jak długo kształtowały się, kształtował się w procesie ewolucyjnym nasz układ nerwowy, nasz sposób reagowania, to wszystko, co przewidziała dla nas ewolucja, po to, żeby jak najlepiej dostosować nas do środowiska, w jakim funkcjonowaliśmy, otóż to wszystko się, to wszystko nie nadążyło za tą zmianą, którą cywilizacja nam zafundowała. W związku z czym jesteśmy z wyposażeniem ewolucyjnym czy z układem nerwowym z układem decydującym o tym w jaki sposób reagujemy z układem reagującym nastrojami na to co się z nami dzieje jesteśmy no ładnych paręnaście tysięcy lat do tyłu względem tego co się dookoła nas dzieje to setki tysięcy lat, mówi Rottenberg, proces kształtowania się człowiekowatym, człowiekowatych, natomiast od jeszcze 10 tysięcy lat temu dominowała cywilizacja agrarna, a sam XX wiek przyniósł bardzo, bardzo, bardzo radykalne zmiany, również związane ze stylem życia, z takimi bardzo prostymi wymiarami stylu życia, na przykład z kwestiami związanymi ze snem i z rytmem dobowym. Teoria mówiąca o tym, że zaburzenia depresyjne czy zaburzenia nastroju są bardzo silnie związane z rytmem dobowym i sposobem funkcjonowania układu odpowiedzialnego za zasypianie i za czuwanie, jest jedną z poważnych teorii dotyczących zaburzeń depresyjnych. Rotenberg bierze ją bardzo poważnie i powiada, że samo zaburzenie rytmu dobowego bardzo istotnie wpływa na nasz nastrój, właśnie, ponieważ system nastroju jest bardzo silnie związany z rytmem dobowym. Rozregulowuje nasz naturalny zegar biologiczny, wszystko to, co cywilizacja ze sobą przynosi: zegarki, sztuczne oświetlenie, budziki, iPhony, telewizory itd. itd. Rottenberg powiada: Nasz system nerwowy jest przystosowany do funkcjonowania za dnia, wtedy, kiedy jest jasno i kiedy świeci słońce, wtedy mamy być aktywni, a kiedy robi się ciemno, to mamy przestać być aktywni. To yy, tego typu prosta konstrukcja już yy, od dawna jest właściwie niemożliwa. Oczywiście istnieją ludzie, którzy w ten sposób starają się funkcjonować, ale jest to prawdopodobnie przynajmniej w zachodniej cywilizacji, cywilizacji raczej mniejszość. Jest to według niego jeden z czynników decydujących o. Epidemii obniżonego nastroju. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, która, którą Rottenberg w swojej książce porusza, również związana z aspektem kulturowym, a mianowicie no, pewnego typu sformatowanie kultury zachodniej, zbudowanie wartości czy systemu wartości w obrębie tej kultury, wokół takich. Wokół takich pojęć jak sprawność, jak szczęście, jak zdrowie, jak produktywność, efektywność itd., itd. To jest oczywiście problem niezwykle złożony, i nie da się go wyrazić w kilku zdaniach w trakcie takiej drobnej i nieśmiałej ekspozycji tej arcyciekawej książki Rotenberga, ale warto wspomnieć o tym, że. Że sam Rotenberg no, bardzo istotnie z jednej strony koncentrując się na tych wszystkich kulturowych jakościach, o których wspomniałem, krytykując je, mówi jednocześnie, że oczywiście mają one także pewne pozytywne wymiary w swoich umiarkowanych wariantach tego typu pojęcia czy tego typu wartości, Stanowią siłę napędową do działania, są motorem rozwoju zarówno kulturowego, jak i cywilizacyjnego. Coś jednak niedobrego się dzieje z kulturą, a tym samym z mieszkańcami tej kultury w momencie, kiedy te pojęcia się tak usamodzielnią, jak, mamy, jak, jest, jak, jak tego jesteśmy świadkami w XX wieku. Usamodzielnią się, staną się celami samymi w sobie. Staną się właściwie jedynym kanonem wartości, do których dążyć należy, i które stanowią również taką warstwę bardzo silnie normatywną w, we współczesnej kulturze. Normatywną to znaczy decydującą, czy narzucającą pewnego typu styl życia i pewnego typu wartości jako obowiązującą normę i postrzegająca. Tym samym, wszystkie odstępstwa od tej hierarchii, dość arbitralnej, trzeba powiedzieć, jako wyraz pewnego typu patologii, zaburzenia czy właśnie na przykład choroby. Ta, te, te, te otoczenie, czy to środowisko kulturowe, o którym mówi Rotenberg takie środowisko kulturowe bardzo silnie skoncentrowane wokół sprawności i produktywności. Jest również bardzo silnie depresjogenne według niego. Jest z bardzo wielu różnych powodów. Oczywiście w pierwszym rzędzie z takiego powodu, że tworzy pewnego typu postulowany czy postulatywny ideał tego, jakim człowiekiem być należy, jak należy się czuć, jak należy w świecie funkcjonować. Taki ideał, który jest spełnialny dla bardzo małego procenta. Ludzi w środowisku tej kultury funkcjonujących. Już sam moment uświadomienia sobie, że nie da się dobić do tego tak wysoko zawieszonej poprzeczki, jest dla wielu ludzi momentem no, bolesnej, bardzo konfrontacji z niemożliwością, bezradnością, nie, 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 niemożliwością spełnienia tego wszystkiego, co podaje się jako jedyny właściwy wzorzec życiowy. Już to zderzenie, to zderzenie z niemożnością czy bezradnością bywa depresjogenne, zwłaszcza w warunkach kulturowych, w których wychowuje się dzieci zwłaszcza, w, czy dzieci w Stanach Zjednoczonych, jak mówi Rotenberg przede wszystkim, w takim, w takim kulcie spełniania wszystkich celów, które się sobie postawi, w takim kulcie Dochodzenia do tego miejsca, do którego chce się dojść, realizowania wszystkich swoich marzeń, ideałów, etc. etc. Już samo dążenie i osiąganie pewnych celów jest postrzegane jako norma, którą należy spełnić. W związku z czym uświadomienie sobie, że to jest czasami niemożliwe, bywa źródłem bardzo smutnego, trudnego rozczarowania, z którym z kolei nie wiadomo co zrobić, ponieważ kultura nakierowana jednostronnie, wyłącznie na realizację celów, na osiąganie sukcesu, na działanie sprawne, na zdrowie, na zadowolenie szczęście, które osiąga się przy pomocy precyzyjnie obmyślonych planów realizowanych następnie z żelazną konsekwencją. Otóż kultura jednostronnie nastawiona na tego typu na tego typu drogę życiową czy tego typu myślenie. Nie wykształca takich przestrzeni, nie wykształca takich instytucji. Nie wykształca w ogóle nawet takiego języka, czy takich pojęć, czy takiej możliwości, które pozwalałyby w sposób gruntowny, realny, uczciwy przeżyć porażkę, przeżyć bezradność, przeżyć niemożność. Nie ma tego w, we współczesnej zachodniej kulturze. Oczywiście jest, ale poukrywane i gdzieś tam schowane z daleko za głównym nurtem. Natomiast sytuacja, w której. Porażka, czy bezradność, czy cierpienie, czy właśnie niemożność wbicia się w tego typu kulturowy gorset, staje się powodem nastroju wszechogarniającej rozpaczy, jest według niego także w jakimś sensie wywoływana brakiem modelu dla przeżywania negatywnych emocji. W szerokim rozumieniu braku modelu, no, braku modelu przynajmniej w takim znaczeniu, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy w znaczeniu. Kompletnego odsunięcia na dalszy plan i unieważnienia negatywnych emocji czy złych stanów emocjonalnych, jako czegoś, co nie przynosi ze sobą żadnej sensownej informacji o świecie, a jest wyłącznie źródłem dyskomfortu, który należy następnie zlikwidować. Rottenberg powiada także, co również jest bardzo ciekawe, że nasze pojęcie szczęścia jest w dużym stopniu depresjogenne, że. To pojęcie szczęścia, zadowolenia, spełnienia, radości, którym operujemy współcześnie na Zachodzie, bywa pojęciem, no, po pierwsze, oczywiście nierealistycznym, takim, które jest, które jest no, bardzo rzadko osiągalne i ewentualnie przez chwilę, a nie przez cały czas. Ale też o pewnym ciekawym zjawisku przy tej okazji tam pisze, mianowicie o takim, że. Szczęście stało się celem samym w sobie w współczesnej kulturze, że szczęście jest stawiane jako cel. Ludzie nie mówią, że chcą zrealizować pewne cele w swoim życiu, chcą zrobić to i tamto, chcą się zająć tym i tym, tylko ustawiają to w ten sposób, że szczęście staje się tym właśnie punktem docelowym, do którego chcą dojść przy pomocy innych środków. Otóż, mówi Rottenberg, to jest nieporozumienie, bo szczęście także rozumiane jako... Pewien stały stan zadowolenia, czy stan poczucia pełni, to jest definicji szczęścia jest cała masa, ja się nie podejmuję definiowania tutaj, zwłaszcza, że czas nasz nieubłaganie płynie i za chwilę będę musiał tę swoją przydługą przemowę kończyć. Natomiast to pojęcie szczęścia, którym, którym operujemy, no stało się takim właśnie bytem usamodzielnionym, stało się nagle, jak powiedzieliby filozofowie, bytem zhipostazowanym to znaczy jego, jego ulotna forma, jego ulotna jakość została nagle zamieniona w coś bardzo konkretnego, trwałego i coś, co samo staje się celem, gdy tymczasem jest to tylko okoliczność towarzysząca realizacji innych celów. Szczęście czy poczucie szczęśliwości, opowiada Rottenberg, to oczywiście też ewolucja dla nas przewidziała, jest pewnego typu gratyfikacją za spełnienie rozmaitych innych powinności czy celów, które oczywiście służą z jednej strony funkcji adaptacyjnej, a z drugiej strony przedłużaniu dobrostanu gatunku homo sapiens. Natomiast, natomiast postrzegane jako cel sam w sobie, nigdy nie będzie w stanie tym realnym celem być, nigdy nie będzie w stanie spełnić nadziei, które się w nim pokłada. Ale i w tym tkwi dość poważna pułapka, na którą zwraca uwagę Jonathan Rottenberg. W momencie, kiedy będziemy Właśnie szczęście stawiać sobie za jedyny cel życiowy, i w momencie, kiedy um, uznamy, że to poczucie tej powszechnej szczęśliwości jest czymś, co spełniając na przykład pewne e, również kulturowo określone wymogi, powinniśmy na końcu otrzymać w nagrodę. Często w ten sposób się myśli, że jak zrobię to, zrobię tamto, osiągnę to, osiągnę tamto, no to wreszcie będę szczęśliwy. To nie przychodzi, ponieważ przyjść nie może, tak przynajmniej powiada Jonathan Rottenberg. Ja tylko te wieści przekazuję, choć się z, nim, z nimi skąd głęboko zgadzam. Więc w momencie, kiedy, kiedy będziemy stale oczekiwać, że tego typu doświadczenie powinno by stać się naszym udziałem, powinno stać się doświadczeniem przemożnym, stałym i codziennym, no to każdy dyskomfort i każde poczucie zadowolenia będzie wobec tego typu ideału Dość szarawe, dość nieatrakcyjne. Będzie tym samym, powiada Rodenberg, źródłem frustracji. To oczywiście właściwie są, co Państwu powiedziałem, preliminaria do dyskusji o depresji, którą mam nadzieję z Kingą Dunin odbyć może za tydzień, a może za dwa tygodnie to jeszcze sobie ustalimy. Właściwie tego głównego tematu nie dotknąłem, ale zależało mi na tym, żeby takie tło kulturowej analizy, której Jonathan Rottenberg w tej książce dokonuje. Nie on jeden, nie on pierwszy zresztą Państwu właśnie przedstawić. A teraz już się z Państwem będę żegnał. Bardzo dziękuję, że Państwo spędzili te parę godzin ze mną i z moimi gośćmi. Bardzo dziękuję, że tomali za realizację programu. Dziękuję Kubie Walczakowi za pomoc techniczną i merytoryczną. Słyszymy się za tydzień